by poprawiły się relacje polsko-francuskie i polsko-niemieckie i cieszymy się ze szczytu Trójkąta Weimarskiego. Zresztą one się już odbywały za poprzedniej kadencji. O tyle do stosunków polsko-amerykańskich zawsze trzeba podchodzić z pewną świadomością ryzyka. Ja pamiętam, jak 4 lata temu inną stronę oskarżano o to, że niezbyt szybko gratuluje prezydentowi Bidenowi, że niezbyt mocno go wspiera. Teraz druga strona jest bardzo ostra wobec innego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No cóż, polityka polityką, ale pamiętajmy, że polskie bezpieczeństwo zasadza się na dobrych relacjach z prezydentem Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek on jest, a tym prezydentem może być w styczniu Donald Trump. Trump może nie być taki straszny, jak go malują, a malują go w naprawdę czarnych barwach? No, w czasie poprzedniej kadencji nie był taki straszny, jak go malowano. Mieliśmy bardzo wiele rzeczy, które zostały osiągnięte w relacjach polsko-amerykańskich. Początki kontraktów zbrojeniowych dość poważnych, początki zabezpieczenia polskiego bezpieczeństwa. To jest okres kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Ale ludzie się oczywiście zmieniają. My mieliśmy same zaskoczenia w 16 roku, jeżeli chodzi o Trumpa, i 20, jeżeli chodzi o Bidena. Mam nadzieję, że teraz też będziemy zaskoczeni pozytywnie. Ta kampania wyborcza, która się będzie w Stanach Zjednoczonych toczyła przez najbliższe kilka miesięcy, może nam przynieść jeszcze wiele, wiele bardzo dużych negatywnych zaskoczeń, jak każda kampania wyborcza, a polscy politycy muszą po prostu czasami być cierpliwi. Ale to jest właśnie na użytek kampanii wyborczej te wszystkie słowa pokazujące, że no, najistotniejsza jest polityka wewnętrzna, bezpieczeństwo Stanów, że gdzieś to spoglądanie na Europę, środek ciężkości, jeżeli chodzi o NATO, to wszystko są słowa takie kampanijne właśnie, do których nie powinniśmy się szczególnie przywiązywać, czy jednak no, już ta wypowiedź dotycząca zaatakowania jednego z krajów NATO przez Rosję i słowa Donalda Trumpa. Czy to już jest groźne po prostu? We wszystkich państwach, panie redaktorze, demokratycznych funkcja polityki zagranicznej jest zawsze funkcją polityki wewnętrznej. Nie tylko w Polsce, o co często się oskarżało kiedyś Jarosława Kaczyńskiego. I kampania wyborcza pokazuje, że Stany Zjednoczone mają ogromne problemy wewnętrzne, które chcą najpierw w tej chwili rozwiązać. To oczywiście można analizować wypowiedź Donalda Trumpa i wielu to zrobiło. To nie jest bezpośrednie odniesienie do Polski. My płacimy tyle, ile się zobowiązaliśmy na obronę. Nawet sporo więcej płacimy niż nawet sporo więcej. Oczywiście mamy też pewne zobowiązania wobec naszych sojuszników. Nie należy ich zostawiać, również niemieckiego i francuskiego. Ale Donald Trump będzie takich argumentów używał i używa ich w roku 2016. Wtedy to się przesadnie na jego działania nie przełożyło. A teraz zobaczymy, panie redaktorze, nie mamy tej pewności do 20 stycznia 2025 roku. Mówił pan o szczycie weimarskim, o Trójkącie Weimarskim, o reparacjach. Premier Donald Tusk mówił podczas konferencji z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem. To zawsze dobry temat do poważnej rozmowy. Inaczej niż moi poprzednicy będę szukać jednak takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które ciąży nad naszymi relacjami. Tak między innymi mówił premier. Czy to jest pana zdaniem zapowiedź wycofania się z ubiegania się o reparacje? Czy wcale nie? Czy po prostu innymi metodami, narzędziami premier Tusk będzie o to zabiegał? No jakby nie patrzeć, rząd Prawa i Sprawiedliwości to, co robił w związku z reparacjami, nie robił tego skutecznie. Właśnie. Żaden polski rząd tego niestety na razie nie robił skutecznie. Historia jest fatum, które ciąży nad naszymi stosunkami. Nie mamy innych problemów większych, bo polsko-niemieckie stosunki, poza oczywiście różnicami zdań, są jednak generalnie dość dobre. Ta wypowiedź wczorajsza pana premiera w urzędzie kanclerskim to jest zapowiedź jakiejś formy rozwiązania. Propozycji do Niemców, aby jakoś tą formę, aby jakoś rozwiązać kwestie reparacyjne. No myślę, że to z całą pewnością nie idzie w tym kierunku, którym szedł na przykład Arkadiusz Mularczyk i jego... Chociażby jego kwota działania. Nie padła, prawda? Nie było powołania się na ten raport. Ale jest to jakaś propozycja, aby tą kwestię rozwiązać, skoro teraz w Niemczech jest taki, a nie inny rząd, a w Polsce rząd przyjaźniejszy Niemcom niż w ciągu ostatnich 8 lat. Premier wysyła pozytywny sygnał do Berlina, aby także i jego rządowi pomogli. No bo rząd Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Polski 2050 nie może tej sprawy przecież zostawić. A jeżeli chodzi o relacje z Berlinem, szerzej z Brukselą, w kontekście środków unijnych, które no, szczególnie te z KPO były dla Polski blokowane w ostatnich kilkunastu w zasadzie miesiącach, jak teraz pan z dystansu na to wszystko patrzy, to tylko i wyłącznie kwestia polityki takiej, nie innej władzy w Polsce, czy kwestia praworządności jednak o tym decydowała? Jak pan to ocenia? Panie redaktorze, ja nie widzę jakiegoś szaleństwa, jakiejś gigantycznej zmiany praworządności na plus w ciągu ostatnich kilku
miesięcy. No to wszystko to ma się dziać. Tak dyplomatycznie Trybunał Konstytucyjny, KRS, to wszystko dopiero ja po prostu przed nami, jestem tutaj, ja po prostu jestem tutaj niedobry, panie redaktorze, bo jestem prawnikiem z wykształcenia i ciągle bym chciał, i za poprzedniego rządu bardzo chciałem i teraz, żeby jednak coś robiono zgodnie z prawem. Ale zostawiając tą kwestię, widać wyraźnie, że jednak to miało duży związek polityczny, kwestia pieniędzy KPO i tym podobnych rzeczy z tym, jaki rząd był w Polsce. Tym bardziej więc liczę na to, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie to rozwiązane z korzyścią naszego kraju i jego obywateli. Panie rzeczniku, ostatnio nośna jest taka teza, że Rosja zaatakuje Polskę, że jedni mówią, że mamy 3 lata, inni, że dekadę. Prorocy. Pana zdaniem powinniśmy się przywiązywać do tej właśnie tezy, czyli do najgorszego tak naprawdę, bo gorszego scenariusza, gorszy scenariusz trudno sobie wyobrazić. Jeden z historyków wielkich powiedział, że zawsze jest gorszy scenariusz niż ten, który sobie możemy wyobrazić. Ale powinniśmy się bardzo, panie redaktorze, drodzy państwo, przywiązywać do scenariusza, że Rosja nas może zaatakować. Mm-hmm. Ja zwłaszcza po tej wypowiedzi Putina, który twierdzi, że nie zaatakuje nigdy Polski, jeżeli Polska nie zaatakuje jego pierwsza. I pamiętając o tym, jak to swego czasu Hitler wykonał prowokację gliwicką, jestem przerażony. Uważam, że Rosja bierze takie rzeczy pod uwagę i my też powinniśmy brać pod uwagę, że może taki atak nastąpić, rozbudowywać naszą armię, rozbudowywać nasze zdolności obronne, kontynuować twórczo i rozwojowo politykę poprzedniego rządu w tym zakresie. Oświadczenia ministra Kosiniaka-Kamysza dowodzą tego, że tak będzie. Ale jeżeli chodzi o nasz potencjał, to jedno i o rozbudowywanie tego potencjału, sojusz czy sojusze, no ale NATO ten jest najbardziej istotny, to drugie, możemy być absolutnie pewni tego, że NATO stanie za Polską, bo jak obejrzymy się za siebie, to NATO tak naprawdę nie miało poważnego testu jeszcze. Absolutnie pewni, panie redaktorze, to będziemy, jeżeli zaistnieje sytuacja, oby nigdy nie zaistniała. Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego i wtedy będzie odpowiedni organ NATO o tym decydował, czy się ją interpretuje na korzyść pomocy dla tego członka Paktu Północnoatlantyckiego. Głównie budujemy po to te zdolności odstraszeniowe Polski i Paktu, żeby nigdy nie było potrzeby w ogóle nawet odnoszenia się do tego artykułu. A mówiłem, że jedni wskazują m.in. szef BBN-u na 3 lata, że Rosja będzie miała możliwości, odbudowany już wystarczająco potencjał, inni tę perspektywę widzą bardziej dalekosiężną. Nie mam wiedzy Jacka Siewiery. Nie mam wiedzy Jacka Siewiery. Uważam, że każdy człowiek mniej więcej na moim stanowisku i z moją wiedzą powinien wiedzieć, że to jest możliwe w ciągu kilku najbliższych lat. Jest możliwe. Nikt nie jest w stanie podać daty, ale powinniśmy do tego po prostu się przygotowywać i mówić o tym naszemu społeczeństwu, że innej możliwości już po prostu nie ma, niż trwałe przesunięcie naszego kraju na budowanie dużych zdolności obronnych. A panie rzeczniku, czy Rosja dzisiaj jest silniejsza czy słabsza militarnie niż przed inwazją na Ukrainę? Bo wydawało nam się, że to jest potężne osłabienie rosyjskiego potencjału militarnego, ale też gospodarczego. No, tymczasem z biegiem miesięcy okazuje się, że potrafili swoją gospodarkę na te tory wojenne absolutnie przestawić. Są w stanie uzupełniać swoje bieżące potrzeby, jeżeli chodzi o amunicję między innymi. Więc suma tych 2 lat z naszej perspektywy jest jaka, panie doktorze? Rosja pokazała, że jest w stanie właśnie w takim wojennym trybie funkcjonować i jest w stanie nam szybko zagrozić? Rosja nie ma demokracji, więc może przestawiać sobie gospodarkę na tory wojenne, jakie chce, jej dyktator. To nie Europa i Rosja może swoje całkiem duże jednak w dalszym ciągu siły przerzucać na kontynuowanie tej wojny. Ma sojuszników, którzy jej sprzedadzą broń, ma państwa, które ją wesprą. Rosja jest bardzo daleka od upadku. Odbędą się w niej w najbliższym czasie wybory prezydenckie, które prawdopodobnie wygra ten sam człowiek, co zwykle. Ci, którzy 2 lata temu kładli Rosję do grobu, powinni jednak się następnym razem bardzo poważnie zastanowić nad takimi stwierdzeniami. Ale to świadczy o jakichś też chyba słabości, nie wiem, ośrodków analitycznych w Polsce. Panie doktorze, nie ma pan wrażenia, że chociażby gospodarczo, sankcje i tak dalej, to wszyscy już prognozowali, że to kwestia 2014 pół roku najdalej. I w 2014 prognozowali, panie redaktorze, ja bym się bardziej wczytywał w nasze państwowe ośrodki analityczne, które mają jednak dużą wiedzę wewnętrzną i opisują, że Rosja to jednak nie jest tylko kwestia gospodarki, ale też ustroju, który dalej trwa, dyktatury, który się trzyma i tak dalej, i tak dalej. Dopóki Władimir Putin jest na tym stanowisku, na którym jest, w Rosji kryzysu żadnego nie ma. A mówił to dr Łukasz Jasina, był rzecznik polskiej dyplomacji, znawca wschodu, analityk polityki międzynarodowej. Dzień. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Dogrywka, sedna sprawy przed nami. Słuchacz Radia Plus, życzymy zatem dobrego dnia. Jeszcze. Radio Plus. Sedno sprawy.
Doktor Łukasz Jasina jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy, cały czas jest w naszym studiu. Panie doktorze, jedna z trzech komisji śledczych powołanych przez nową władzę dotyczy tak zwanej afery wizowej, która w Ministerstwie Spraw Zagranicznych miała mieć miejsce, czyli w resorcie, w którym pan pracował, którego pan był rzecznikiem. Spodziewa pan się wezwania przed tę komisję? Nie wiem, ale tak mi się spodziewał, tego na razie nie mogę państwu powiedzieć. No, pytam, czy pan się spodziewa, więc to nie kwestia wiedzy, tylko... Panie, ja nie byłem osobą zaangażowaną w działania konsularne. Bo wizy to tak. Tak, natomiast rzecznik ma to do siebie, że jest dość dobrze zorientowany w pracy resortu całościowo. I zobaczymy, jaka będzie decyzja komisji, bo to jest, wie pan, to jest kwestia też pewnie wyboru przez przewodniczącego Szczerbę i innych członków tej komisji tego, czym się interesują. Czy tylko samą aferą tak zwaną, bo ja w dalszym ciągu mówię o niej, tak zwana afera, czy też całokształtem pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych za kadencji pana ministra Raua i jego pewnie też poprzedników. A dlaczego tak zwana afera? Jeżeli jest prokuratura, jeżeli są zarzuty, jeżeli są konkretne pieniądze za wizy i może nie setki tysięcy wiz, o których niektórzy mówili, ale setki wiz, to już dlatego jest mówię afera, tak zwana, nie dlatego, że podważam istnienie jakiejkolwiek afery i działania pana Edgarda K., o których niestety jesteśmy świadomi. Miałem to wielkie szczęście, że miałem okazję tego pana nie poznać i się bardzo cieszę. Mówię tak zwana, bo ona rzeczywiście nie była tak według wszystkich podejrzeń nie była tak wielka, jak się mówiło jeszcze we wrześniu roku poprzedniego, kiedy profesor Wawrzyk zresztą niszczony był różnego rodzaju memami i tym podobnymi sytuacjami. To jest afera połączona też trochę z różnymi rzeczami, które się zdarzały w MSZ-cie od dawna, niedociągnięciami. Zetknął się teraz z czymś gorszym niż memy, tak. Z zarzutami prokuratorskimi, więc lepsze memy niż zarzuty. Prokuratura to wszystko wyjaśni. Profesora Wawrzyka dalej bardzo szanuję, ale mieliśmy też oczywiście wiele rzeczy związanych z działalnością MSZ-u od lat. Problemy z outsourcingiem, problemy w wielu placówkach. One się jakoś połączyły z tą aferą, o której wiedzieliśmy, i wytworzył obraz gigantycznej afery. Ona jest mniejsza, ale tak czy siak wymaga wyjaśnienia ze strony odpowiednich organów państwa. Jeżeli Sejm Rzeczypospolitej podejmuje decyzję o powołaniu komisji śledczej, znaczy, że coś musi być poważne. Ja liczę, że to zostanie wyjaśnione dla dobra ministerstwa, w którym pracowałem, i jego pracowników, na których to przecież rzutuje. Panie rzeczniku, jak ocenia pan teraz swoich następców, waszych następców w resorcie, nie wiem, może o rzecznika Pawła Wrońskiego, dziennikarza z potężnym doświadczeniem w Gazecie Wyborczej od, nie wiem, trzech dekad chyba, ale pytam o szefa polskiej dyplomacji, o Radosława Sikorskiego bardziej. Czy to zaskakująca była nominacja dla pana? Czy Radosław Sikorski ze swoim także, mam wrażenie, no jakimś takim bagażem negatywnym nie może być tutaj problemem. Też jeżeli chodzi o polską dyplomację, no pamiętam, już po rosyjskiej agresji na Ukrainę były takie momenty, kiedy raczej polskiej dyplomacji sprawiał problemy niż... Ja miałem jeden problem, kiedy tam coś wybuchło na Morzu Bałtyckim, ja byłem rzecznikiem. No tak. Ale pan minister Sikorski... A interesowały się wtedy Stany Zjednoczone tymi słowami Sikorskiego? Tak, i tu, jak się pan domyśla, muszę zakończyć analizę, bo to są jednak rzeczy objęte klauzulami. Okay. Ale pan minister Sikorski zaskakuje nas pozytywnie. Ja byłem pewnie, jak my wszyscy, bardzo zaskoczony, że bo dwa razy się do tej samej rzeki nie wchodzi. Pamiętam, jak odchodził Sikorski 9 lat temu. Już wtedy znaliśmy się dziennikarsko. I mam wrażenie, że wszyscy byliśmy tym zaskoczeni, chociaż politycznie to się tłumaczy. To jest kwestia pilnowania pana prezydenta, który to narzędzia ma, MSZ i różne rzeczy. Ale na razie Radosław Sikorski jest innym Radosławem Sikorskim, przynajmniej zewnętrznie. To jest minister spokojny, wyciszony, który bardzo celnie i sprawnie przeprowadził stosunkowo niewielkie czystki w gmachu MSZ-u. Teraz pewnie będzie się zajmował ambasadami. Właściwie wpadkę twitterową miał tylko jedną w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Taki dość nerwowy tweet o hotelu Shannon w Szwajcarii. Radosław Sikorski zaskakuje nas każdego dnia spokojnie i pozytywnie. Oczywiście nie wiem, jak jest w gmachu, gdyż już tam, tam nie pracuję i nie mam do czynienia z panem ministrem. No ale to mówił pan teraz przede wszystkim o takim to jest ważne, wrażeniach artystycznych. Tak, bo Radosław Sikorski, bo mieliśmy ogromny problem, sama polityka, którą... Bo mieliśmy ogromny problem z tak zwanym wrażeniem artystycznym pana ministra w tej jeździe figurowej na lodzie, prawda? W tym tańcu. No, między innymi wypowiedzi z afery taszkowej, tak. Bardzo ostre. Tu jest lepiej. Taki styl pana ministra. Tu jest lepiej. Momentami. To jest też poprawa w porównaniu ze stylem pana ministra jako eurodeputowanego, bo on też był bardzo ostry. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, to tutaj pan minister nie rysuje mi się jako samodzielny gracz. To jest jednak głównie polityka premiera Donalda Tuska, wspierana przez niego, przez ministra Szłapkę w kwestiach europejskich, w kwestiach innych. Dobre w sensie działania wizyty najpierw na Ukrainie, gdzie z tego, co się orientuje, Polska była dość asertywna. Zobaczymy po wizycie w Stanach Zjednoczonych zbliżającej się pana ministra, jaka to będzie kadencja. Tam, myślę, pan minister jako specjalista od kwestii amerykańskich pokaże nam więcej.
Panie Grzesiku, to trochę o Ukrainie porozmawiajmy teraz na koniec tego spotkania, bo relacje z Ukrainą, zdawało się, że poprzedni rząd miał pod koniec swojego urzędowania bardzo złe, bardzo napięte. Niektórzy mówili wręcz, że prezydent Zełenski stawia na nową władzę. No, władza się zmieniła i ciągle, jeżeli chodzi o gospodarkę, cła, rolnictwo, ciągle sprawy są stawiane na ostrzu noża jakiejś zdecydowanej poprawy. Nie ma. Ukraina jest... Nie będzie. A dlaczego nie będzie? Bo interesy polsko-ukraińskie, Polski i Ukrainy w tych sprawach są sprzeczne. Ukraina będzie asertywna, wybrała taką metodę wobec Polski nie tylko dlatego, żeby był rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle. I myślę, teraz jest jeszcze pewnie po stronie ukraińskiej pewien zawód, że i Sikorski, i Tusk postawili te sprawy w bardzo podobny sposób, czy minister Siekierski, minister rolnictwa w podobny sposób jak ich pisowcy poprzednicy. W kwestiach gospodarczych naprawdę mamy problemy, które musimy rozwiązywać asertywnie, bez głębokiego sentymentu i one po prostu będą istniały. Ja się dziwię tym wielkim zaskoczeniem, ale rzeczywiście wielu polskich polityków było bardzo zaskoczonym tym, że zamiast mówienia o federacji czy różnych innych rzeczach, Ukraina prędzej czy później zacznie ostro do tego wszystkiego podchodzić. A widzi pan błędy ekipy Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o nasze relacje gospodarcze? Bo to, co się dzieje teraz, to jest spuścizna rządów PiS-u. Ministerstwo Rolnictwa chociażby... Końca. Bo Ministerstwo Rolnictwa alarmowało. Z jakimi decyzjami Ministerstwo Rolnictwa? Konsekwencje to są jakich decyzji nowego ministra rolnictwa? To wszystko... To jest konsekwencja sytuacji, która by się zdarzyła. Nie chcę, żeby pan myślał, że bronię swoich dawnych kolegów. To jest sytuacja, która by się zdarzyła bez względu na to, kto był ministrem, bo to jest też kwestia decyzji unijnych, decyzji centralnych. To też, tak. No, jeżeli chodzi o politykę celną, tak. To... Problemem ogromnym w wypadku rządu Prawa i Sprawiedliwości i premiera Morawieckiego osobiście było to, że nie doceniono potencjału tej sprawy i że ta sprawa prędzej czy później jednak wybuchnie. Stosowano odkładanie, przesuwanie, zaklinanie PR-owe zwłaszcza tej kwestii. Sprawa się pojawiła, jest i będzie już po prostu istniała. Ogromnym błędem było niedocenienie tego. Myślę mentalne także. Myślenie, że strona ukraińska także myśli w kategoriach strategicznych, a nie taktycznych. A panie Grzesiku, jak w obozie Prawa i Sprawiedliwości, jak jeszcze był pan rzecznikiem dyplomacji, no elementem... Różnie traktuje się bezpartyjnych członków Prawa i Sprawiedliwości. Władzy, tak. No ale był pan pracownikiem resortu, rzecznikiem resortu. Było jakieś rozczarowanie, jeżeli chodzi o Ukrainę? Mówiło się, że no za dużo zrobiliśmy dla Ukrainy, że daliśmy się wykorzystać. Czy takie gdzieś słowa, opinie na tych najwyższych szczeblach padały? No jak ja mimo tego, co powiedziałem o słudze Ukrainy, jestem znawcą realnym Ukrainy od iluś lat i nie byłem zaskoczony za bardzo tym, co się dzieje. To jedna z konferencji prasowych gdzieś półtora roku życia temu. Będzie to upominane. Jak rozumiem, to chodziło o nawiązanie do... Tak jest. Natomiast, drogi Jacku, kwestia jest problematyczna bardzo. To znaczy było takie poczucie zawodu po stronie bardzo wielu polityków. I myślę, że teraz też pewnie wielu polityków będzie takie poczucie zawodu czuło, bo nie wszyscy rozumieją, że polityka to nie symbol, a bardzo twarda gra. I myślę, że wielu polityków polskich, którzy są twardzi wewnętrznie, powinni zrozumieć, że za granicą także warto być twardym. A mówił to dr Łukasz Jasina, były rzecznik polskiej dyplomacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Jej gośćmi startuje Ekspres Biedrzycki. Thank you.
Dzień dobry Państwu we wtorek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę Krzysztof Kwiatkowski, senator, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były minister sprawiedliwości, a o 9.45 mniej więcej dyplomata, były ambasador Rzeczypospolitej we Francji i w Niemczech między innymi Andrzej Byrd, dawno u nas niewidziany, no ale po tej ofensywie polityczno-dyplomatycznej obecnego rządu warto zastanowić się nad tym, co z tejże ofensywy wynika bardzo konkretnego. Zarówno dla nas, jak i między innymi dla Ukrainy, bo o Ukrainie była mowa wczoraj, zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie. Ale zaczynamy od tego, że rząd idzie dziś do prezydenta. O 13:00 start Rady Gabinetowej, którą zwołał Andrzej Duda, aby przedyskutować realizację strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, kwestie energetyki jądrowej oraz modernizację polskiej armii. Małgorzata Paprocka, czyli minister prezydencka, poinformowała na początku miesiąca, że posiedzenie Rady Gabinetowej będzie podzielona na część jawną i niejawną. Ta pierwsza, jak mówiła, będzie transmitowana w mediach. Na Radzie Gabinetowej jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Prezydent może usłyszeć no nie do końca to, na co miał ochotę, bowiem członkowie rządu zapowiadają sprawozdanie ze wszystkich inwestycji Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich 8 lat. Premier Donald Tusk wczoraj spotkał się w Paryżu z prezydentem Macronem, później w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Naszym pierwszym przykazaniem powinna być dbałość o jedność Europy w konfrontacji z agresywną polityką Rosji i to w każdym wymiarze, tak mówił szef polskiego rządu podczas wspólnej konferencji prasowej. Bezpieczeństwo Polski jest też naszym bezpieczeństwem, zapewniał z kolei kanclerz Scholz. I dodał, że jakakolwiek relatywizacja gwarancji wzajemnej pomocy NATO jest nieodpowiedzialna i niebezpieczna. Oczywiście nawiązał tutaj do słów Donalda Trumpa. I na koniec mam dla Państwa bardzo ciekawy sondaż. Sondaż, w którym zapytano Polaków, jak uzdrowić Trybunał Konstytucyjny i zakończyć polityczny spór wokół tej instytucji. To jest sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej. I tutaj bardzo ciekawe wyniki, ponieważ 38 niemal procent badanych odpowiada się za tak zwanym usunięciem sędziów dublerów, a właściwie usunięciem tak zwanych sędziów dublerów, w ten sposób powinnam powiedzieć. Ponad 33% chce zmiany konstytucji, przerwania kadencji obecnych sędziów i wybrania nowego składu Trybunału Konstytucyjnego, więc zdaje się, że to, co szykuje minister Bodnar, to nie jest w ogóle opcja atomowa w kontekście tego, czego oczekują Polacy, jeżeli chodzi o Trybunał. Za utrzymaniem obecnego składu i dotychczasowych zasad działania Trybunału opowiedziało się 13% badanych. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Macron mówił o wielkiej radości. Tusk cytował trzech muszkieterów. Rozmowa w cztery oczy odbyła się wczoraj w Paryżu, bo najpierw Paryż, później Berlin. Taki był plan dnia premiera Donalda Tuska. Nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej i nie ma alternatywy dla NATO. W tych bardzo trudnych i wymagających czasach stanowisko Francji i stanowisko Polski są, stanowiska Francji i Polski są do siebie bardzo zbliżone. Tak zapewniał Donald Tusk w Paryżu. Później, jak już Państwu wspominałam, spotkał się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, ale jeszcze wracając do spotkania z Macronem, to mówił on o tym, że Francja i Polska przygotowują się do otwarcia nowego rozdziału w naszych relacjach, przygotowaniu nowego traktatu dwustronnego, który zastąpi ten z 91 roku. Traktat określi nowe ramy naszej współpracy we wszystkich dziedzinach obronności, energii jądrowej, współpracy naukowej, językowej, kulturalnej, wyliczał Macron. I stwierdził oczywiście, że bardzo cieszy się, że obok niego w tym momencie stoi nie kto inny, tylko Donald Tusk. Właśnie dość wyraźnie to zostało podkreślone przez prezydenta Francji. Donald Tusk mówił o przełomowej decyzji w kontekście Ukrainy, oczywiście między innymi. I także jeżeli chodzi o to, że Macron zadeklarował, że jest gotów podzielić się bronią strategiczną. Bardzo serio traktuje słowa prezydenta Macrona, że Francja jest gotowa użyczyć Europie swoje możliwości nuklearne. To z kolei kontynuował Tusk w Berlinie i stwierdził, że nikt nie może oczekiwać ode mnie, że będę łatwym partnerem. Kanclerz Scholz odniósł się, tak jak już Państwu wspomniałam, do ostatnich słów Donalda Trumpa, który rozbija jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego i mówi, że ci, którzy nie płacą wystarczająco dużo,
mogą sobie paść ofiarą agresji Rosji, że Rosja właściwie może sobie zrobić z nimi, co jej się żywnie podoba. Jak państwo wiedzą, no, szereg komentarzy do tej pory na całym świecie. I także wczoraj ten komentarz pojawił się z ust Scholza, który stwierdził, że raz jeszcze przypomnę, nikomu nie wolno relatywizować gwarancji bezpieczeństwa. To jest nieodpowiedzialne, niebezpieczne i służy tylko Rosji. Pytanie, czy ten temat powinien chyba pojawi się na dzisiejszej Radzie Gabinetowej. Czy marszałek Hołownia znalazł się w opałach, drodzy państwo? Okazuje się, że według ustaleń Radia Z Komisja Nadzoru Finansowego bada piątkową wypowiedź marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczącą zmian w Radzie Nadzorczej Orlenu. Jak czytamy, chodzi o możliwe naruszenie przepisów prawa informacyjnego spółek publicznych. Rzecznik KNF stwierdził, że każda sytuacja, w której pojawiają się wątpliwości dotyczące naruszania prawa informacyjnego spółek publicznych jest analizowana przez Urząd Krajowego Nadzoru Finansowego. Pamiętajmy tylko, że urząd jest obsadzony za czasów Prawa i Sprawiedliwości i nie przypominam sobie, aby KNF jakąkolwiek aktywnością wykazywał się na przykład w kwestii fuzji Orlenu i Lotosu. Natomiast w sprawie wypowiedzi marszałka Sejmu, sejmowej jak najbardziej. Aktywność jest tutaj nieprzebrana. Jarosław Kaczyński wraca do kwestii zamachu smoleńskiego. Zginął, bo był człowiekiem, który stał się dla Rosji groźny. Tak o swoim bracie, Lechu Kaczyńskim, mówił wczoraj w Gdańsku Jarosław Kaczyński. Dodał, że 10 kwietnia 2010 roku to jest data, podczas której mieliśmy do czynienia nie z wypadkiem lotniczym, a z zamachem. Na odsłoniętej na siedzibie IPN tablicy poświęconej Kaczyńskiemu informacji o zamachu jednak nie umieszczono. Jak widać, Jarosław Kaczyński wraca do kwestii związanej z zamachem smoleńskim. Nie wiem, na ile to państwa jako wyborców przekonuje. Oczywiście państwa ocenie to pozostawiam. I wracam do tego bardzo ciekawego sondażu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Co powinno wydarzyć się w sprawie Trybunału? Takie pytanie zostało zadane i raz jeszcze państwu przypomnę, że za utrzymaniem obecnej sytuacji, czyli pani Julii Przyłębskiej na stanowisku prezesa, pana Piotrowicza, pani Pawłowicz, pana Święczkowskiego, jeżeli chodzi o sędziów, jest całe 13,6%. Natomiast 33% ponad uważa, że powinna zostać zmieniona w tej kwestii konstytucja, a Trybunału Konstytucyjnego kadencja powinna być przerwana, po czym Sejm powinien wybrać nowy skład Trybunału. Nieco więcej, bo niemal 38% uczestników badania wybrało jeszcze inną opcję, czyli po prostu usunięcia sędziów dublerów, czyli tych trzech wadliwie osadzonych sędziów, a Sejm powinien wskazać nowych i to jest chyba scenariusz, wobec którego skłania się Ministerstwo Sprawiedliwości i Adam Bodnar. Z Krzysztofem Kwiatkowskim zaraz na ten temat będziemy rozmawiać, bo tutaj są jeszcze bardzo ciekawe dane dotyczące tego, jak elektoraty zachowują się w kontekście Trybunału. I na przykład największa jednomyślność, jeżeli chodzi o uzdrowienie sytuacji w Trybunale, to jest bardzo budujące. Panuje w najmłodszej grupie respondentów, czyli od 18 do 29 lat. Ale mówię, będziemy sobie analizować ten sondaż z panem ministrem. W związku z tym teraz już daruję państwu szczegóły, ale jeszcze jeden sondaż na koniec, tym razem sondaż partyjny. Na które z ugrupowań zagłosowałby pan, pani w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco? No i tutaj oczywiście te komitety, które startowały w wyborach 15 października. No i kolejne badanie mamy, które pokazuje nam zmianę lidera. Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować niemal 32% ankietowanych. Na drugim miejscu PiS z poparciem 29%, na trzecią drogę 15,3%, Lewica 10%, Konfederacja 8%. Tak wygląda najnowsze badanie dla Wirtualnej Polski. A jak wygląda Krzysztof Kwiatkowski? Za chwilę się państwo przekonają, choć oczywiście pamiętają państwo doskonale, więc taki ironiczny żart. Pan Krzysztof Kwiatkowski za chwilę już u nas w studiu. Zapraszam. Gdy dziś na Komisji Obrony Narodowej słyszymy, że minister Kosiniak-Kamysz zajmuje się przeglądaniem dokumentów, to mówimy wprost, nie ma na to czasu. Tym bardziej, że dokumenty przeglądają emerytowani generałowie, których minister Kosiniak-Kamysz zaprosił do współpracy, a ci generałowie dowodzili przed 2015 rokiem, a więc w czasie, kiedy były likwidowane jednostki Wojska Polskiego, szczególnie położone na wschód od Wisły.
Więc nie ma czasu na takie działania związane z przeglądaniem dokumentów. Trzeba kontynuować to wszystko, co rozpoczęliśmy rządząc Polską. Trzeba kontynuować te prace, które rozpoczęliśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jeżeli minister Kosiniak-Kamysz nie ma projektów, nie ma planów, nie wie jak zabrać się za wzmacnianie Wojska Polskiego, to mówię wprost, że jest w komfortowym położeniu, bo wystarczy, że będzie kontynuował te zamierzenia, te działania, bo były to działania, które podjęliśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tylko tyle i aż tyle. To jest potrzeba chwili. Przed Polską stoją realne zagrożenia, więc nie ma czasu na przeglądanie dokumentów. Trzeba zbroić Wojsko Polskie. Państwa gościem Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były minister sprawiedliwości, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam wszystkich tych, którzy nas oglądają i słuchają. Nadszedł ten dzień. Na wezwanie prezydenta Andrzeja Dudy stawi się rząd. 13 lutego, godzina 13, pan prezydent, jak stwierdził, dał czas na przygotowanie ministrom, na przygotowanie się, jak rozumiem, merytoryczne do posiedzenia Rady Gabinetowej. Na tejże Radzie pan prezydent chce uzyskać od rządu informacje dotyczące inwestycji strategicznych, jego zdaniem, między innymi takich jak Centralny Port Komunikacyjny. Ale ptaszki na mieście ćwierkają, że rząd przygotował audyt większości inwestycji, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzało przez ostatnich 8 lat lub też chciało przeprowadzić, tylko nie wyszło. No i że prezydent nie do końca usłyszy to, co by chciał usłyszeć. Prezydent usłyszy prawdę. No, nawet jak prawda mu się nie będzie podobać, to nie zmienimy prawdy w fałsz, bo prezydent musi otrzymywać prawdziwe informacje. No przecież zgodnie z konstytucją w sprawach szczególnej wagi, że zacytuję, prezydent może zwołać radę gabinetową. Tylko ja mam jedną uwagę. Te inwestycje oczywiście są potrzebne. Trzeba rozmawiać o CPK. Bardzo fajny fotoreportaż wczoraj widziałem. Ci, którzy słuchają o tym, co opowiada minister Chorała i o tych setkach milionów złotych, mogą się zapoznać ze stanem łąki. Kilka dni temu nie była jeszcze, bym powiedział, taka pozimowa. Zaczyna się tam budzić wiosenna aura. W każdym bądź razie przyroda tam kwitnie. Nikt nie widział żadnego sprzętu budowlanego. Za to oczywiście wszyscy widzieli, i to nie na tej łące, a w gabinetach, ci, którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych z zarządu tej spółki, nadzorując tą łąkę, i uwaga, oj, chcieliby państwo mieć taką średnią wynagrodzeń. Licząc portierów, kierowców i odliczając zarząd, średnia wynagrodzeń w tej spółce wynosi ponad 13 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze nie mało. Tak, no, nie poszaleli, mało. Szukam właśnie tutaj, bo miałam zapisane te pensje. Proszę kontynuować, 300. A ja tutaj tak. Dokładnie, tak. Ale chciałbym państwa poinformować, co na pewno powinno stać się przedmiotem obrad, no bym powiedział, najpoważniejsza rzecz. Nigdy w historii stosunków transatlantyckich nie było jeszcze sytuacji, gdzie zresztą były prezydent i faworyt w wyścigu prezydenckim de facto powiedział, że Pakt Północnoatlantycki, artykuł 5, na którym jest oparte także polskie bezpieczeństwo, nie funkcjonuje. Ten artykuł mówi o tym, że państwo zaatakowane, członek NATO, przez inne państwo uzyskuje pomoc pozostałych członków Paktu Północnoatlantyckiego. Do tego zaraz przejdziemy, panie ministrze, powolutku, żeby się nie mieszali wątków, bo one są dość skomplikowane mimo wszystko. Tak a propos tego CPK, znalazłam, drodzy państwo, 755 osób zatrudnionych. Koszty wynagrodzeń to 120 milionów złotych. Średnie wynagrodzenie, tak jak pan powiedział, 13 300. Prezes 49 tysięcy złotych. Członkowie zarządu 44 tysiące złotych. Pełnomocnik regionalny 10 tysięcy złotych. No, tak. Panie redaktor, ja nawet słyszałem, że to wynagrodzenie prezesa jest jak w supermarkecie. 49,999. No, wygląda. Promocja wygląda to trochę lepiej, nie 50 tysięcy. Ale Donald Tusk ostatnio dał taki jasny sygnał, że zarówno przekop Mierzei Wiślanej, jak i kwestia CPK to nie jest sprawa zamknięta. Że Mierzeja to w ogóle już jest zapowiedź, że będzie kontynuacja. W przypadku CPK, no, najpierw audyt, ale
nie ma jasnej deklaracji, kończymy z tą sprawą, bo no, trochę szkoda tych wszystkich publicznych pieniędzy, które już na to poszły, tylko no, będzie to robione z ludzką twarzą, bez wywłaszczeń, no bo wiemy, co się dzieje tam na tych terenach, gdzie CPK ma być budowane, jak ludzie bardzo cierpią, były już nawet samobójstwa w tej kwestii, no sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. No i teraz pytanie, co pana zdaniem jeszcze usłyszy prezydent od premiera Donalda Tuska i jego ministrów, tak na pana nos? To jak, o jakich inwestycjach rząd dzisiaj będzie opowiadał prezydentowi? Absolutnie jestem przekonany, że przecież prezydent nie zajmuje się drobnym jej bilonem, a na pewno chce się dowiedzieć, dlaczego wyrzucono, ordynarnie przepalono 2 miliardy złotych. Miliard kilkaset milionów złotych na budowę elektrowni w Ostrołęce, która nigdy nie mogła powstać, bo było już wiadomo, że z uwagi na ceny uprawnień emisyjnych elektrownia na węgiel jako nowy projekt nie spina się ekonomicznie. Dano 1 300 000 000 i kolejne setki milionów na wyburzenie. No czegoś takiego w historii Polski nie było, że ktoś od początku do końca świadomie wiedział, że wydaje pieniądze, które lądują w błoto. Lądują w prywatnych kieszeniach. Ktoś to budował, ktoś burzył. To są rzeczy, do których prezydent ma dostęp. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, na co zresztą zwrócił uwagę premier Donald Tusk. I teraz pytanie, jaka pana zdaniem jest realna przyczyna, czy realny powód zwołania tej rady gabinetowej? Czy to jest kolejna próba takiego podkreślenia swojej pozycji przez prezydenta Dudę, który pokazuje, że do pionu może postawić rząd Tuska i jego ministrów, którzy na wezwanie przychodzą, tłumaczą się przed głową państwa i tak dalej? Czy przyczyna jest, że leży gdzieś zupełnie indziej? Dwie. Moim zdaniem, i tu chciałbym pochwalić prezydenta, ja zawsze jestem zbudowany jego słowami, że on się uczy, wszędzie się uczy, jak jedzie samochodem, no na Radzie Gabinetowej też się może uczyć, bo ministrowie mu będą przedstawiać szczegółowe informacje i to zawsze chciałem pochwalić, bo chęć nauki, taki głód wiedzy powinien nam towarzyszyć przez całe życie. No i druga rzecz, myślę, że polityczna, tak, pan prezydent też lubi takie sytuacje, w których ta jego formalne podkreślenie, że jest głową państwa, że ma swoje uprawnienia, swoje narzędzia są podkreślane w wymiarze instytucjonalnym. Kiedy słyszę panią minister Paprocką, bo była prośba, żeby jeżeli nie całe, to większa część posiedzenia rady gabinetowej no, część była. Ma być jawna, no, tak. Ja z góry założę, że wiem jaka część. Transmisja się dokładnie zakończy w momencie, kiedy pan prezydent skończy swoje wystąpienie. Ktoś by powiedział, no to że... to było nieładne w stosunku do ktoś wyborców. By powiedział, że to głupie, no bo przecież jak gdyby istotą tej rady gabinetowej jest, że rząd przedstawia informacje o CPK, ale jestem się gotów założyć o duże pieniądze, że dokładnie tak się stanie, że dziennikarze zostaną wyproszeni, by nie powiedzieć wyrzuceni z rady gabinetowej w momencie, kiedy pan prezydent skończy swoje wystąpienie, bo wtedy ten przedstawienie, ten tatr jednego aktora w tej części istotnej z punktu widzenia prezydenta dobiegnie zakończenia. No ale coś jakoś tak chyba mam wrażenie, że konferencja premiera jeszcze przed radą gabinetową się odbędzie z pewnymi informacjami, które mają być prezydentowi przekazane. Natomiast ten wątek, o którym pan wspomniał, bardzo poważny, dotyczący no, absolutnie niekontrolowalnych wypowiedzi, skandalicznych wypowiedzi, bulwersujących i niebezpiecznych Donalda Trumpa, który no, de facto podważa jedność i spójność państw NATO. Prezydent Andrzej Duda nie zdecydował się na krytykę tych słów. Jedyne co to podkreślił, że jesteśmy bezpieczni, ponieważ dzięki ostatnich 8 latach prezydent powiedział, że mamy Donald takie Trump wydatki, że... zawsze dotrzymuje słowa. Tak, ale to było a propos zakończenia wojny w Ukrainie w 24 godziny. Że zawsze dotrzymywał mu danego słowa i ja się trochę zaniepokoiłem, bo ja pierw powiedziałem, pomyślałem sobie, że Donald Trump bredzi. No jednak nie można świadomie, przepraszam za mocne słowa, wycofuję się z tych słów, powinien powiedzieć coś całkiem innego. Nie, Donald Trump bredzi, podoba mi się bardziej, panie ministrze, jeśli pan pozwoli. Całe bezpieczeństwo międzynarodowe po II wojnie światowej było oparte o zasadę. Budujemy porozumienia międzynarodowe, w której nawet ten najsłabszy partner wie, że inni mu przyjdą z pomocą. Dla kogo to jest najistotniejsze? Dla Stanów Zjednoczonych, za Oceanem Spokojnym i Oceanem Atlantyckim? Nie. Dla Polski, która graniczy z Rosją. I prezydent Stanów Zjednoczonych, były, ale i faworyt w wyścigu prezydenckim mówi, ale my nie jesteśmy w ogóle z tym związani. Zachęcam Rosję do tego, tak, żeby zaatakowała... Niech robi, co chce. Państwa, które nie płacą... Panie ministrze, tylko ja pytam w polskim kontekście, czy to nie jest
na tyle poważny temat, że to on powinien głównie zaprzątać głowę prezydenta Andrzeja Dudy, zwierzchnika sił zbrojnych, jakby nie było, i głowy naszego państwa. I czy tego nie powinna dotyczyć Rada Gabinetowa? Od tego w ogóle powinna się zacząć. Nie ma ważniejszej rzeczy. Cały koncept bezpieczeństwa poszczególnych państw był oparty właśnie na tym, że jeżeli mamy umowę międzynarodową, która jest wyciągnięciem wniosków z tragedii XX wieku, I i II wojny światowej i wprowadzenia tego mechanizmu zbiorowego bezpieczeństwa, to Polska jest tym krajem, który w sposób szczególny powinna upominać się o to, że te zasady są niewzruszalne. Jeżeli Rosja potrafiła zanegować kolejną zasadę międzynarodową, że militarnie poprzez wojnę nie zmienia się granic, to do tego, jeżeli dojdzie zakwestionowanie zasady przez najważniejszego członka Paktu Północnoatlantyckiego, czyli przez Stany Zjednoczone, zasady wspólnej architektury bezpieczeństwa, to mogę powiedzieć, że nie Francja, nie Stany Zjednoczone, nie Wielka Brytania za kanałem La Manche, ale my powinniśmy się bać. I to powinno być przedmiotem całej troski całej klasy politycznej. Kończę ze swoją ironią. Panie prezydencie, gorąco proszę, porozmawiajmy o tym. W tej sprawie cała klasa polityczna powinna być zjednoczona. Nie ma istotniejszej rzeczy z punktu widzenia przyszłości naszego kraju, jego obywateli. Panie ministrze, to teraz kwestia związana z wymiarem sprawiedliwości, bo to jest cały czas sprawa, która rozbudza bardzo daleko społeczne emocje i polityczne emocje także. Trybunał Konstytucyjny. To jest kwestia bardzo zapalna. To jest kwestia, którą już w ubiegłym tygodniu większość miała się zająć parlamentarna. Nie zajęła się, bo nie było zgody w samej koalicji co do sposobu rozwiązania tej sytuacji. Tak, ale jedno rozgraniczenie. Mamy dwa istotne człony tam. Po pierwsze diagnoza, później po drugie środki naprawcze. Koalicja jest w 100% zjednoczona w diagnozie. Więc mówię co do formy rozwiązania tej sprawy. Mamy sędziów dublerów, którzy w ogóle nie mogli być tam powołani. Mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To jest ironia. Dzisiaj politycy PiS-u mówią o ostateczności rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. To ja już pomijam, że teraz Trybunału nie mamy, ale mieliśmy kiedyś. I ten prawidłowo obsadzony Trybunał powiedział, to są sędziowie dublerzy. Ta trójka, która była powołana na skutecznie obsadzone miejsca. I co do tego dzisiaj nie mamy wątpliwości, że zasiada tam trójka uzurpurator, która uzurpuje sobie prawo do tego, żeby zasiadać w Trybunale. Żeby zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. I dzisiaj my musimy oczywiście wyciągnąć wniosek, co zrobić z tą sprawą w taki sposób, żeby, bym powiedział, bo ja nie mam żadnej wątpliwości, my musimy się z nim pożegnać. My nie możemy udawać, że jest Trybunał Konstytucyjny. Ja złożę na lud przemówił, panie ministrze. I lud jednoznacznie przemówił. Lud przemówił, ja jeszcze raz przypomnę tym z państwa, którzy dołączyli do nas nie tak dawno temu, że 38% uczestników badania twierdzi, że sędziowie dublerzy, sędziowie wadliwie obsadzeni powinni zostać usunięci z Trybunału Konstytucyjnego, a Sejm powinien na ich miejsce wskazać nowych. To jest 38%, czyli najwięcej jest za taką opcją. Ale ciekawe jest to, że ponad 33% uważa, że powinna zostać zmieniona konstytucja, a kadencja obecnych sędziów przerwana, po czym Sejm powinien wybrać całkowicie nowy skład Trybunału. No i ta ostatnia opcja za utrzymaniem obecnego stanu to jest 13,5%. Znaczy, ja się dołączam do tych ponad 70% Polek i Polaków, którzy mówią, że taka sytuacja, jak jest dzisiaj, nie może trwać. Ja złożę jedną ważną deklarację. Było tak, także w poprzedniej kadencji Senatu, że przy kilku najważniejszych projektach, które trafiały do Senatu, udawało się wypracować kompromis, nie z udziałem PiS-u, nad czym boleję, ale kompromis jednoczący całą opozycję w Senackiej Komisji Ustawodawczej, której pracami kieruję. Deklaruję, że mam pewien pomysł, przepraszam, no nie będę go omawiał teraz publicznie, jak możemy tą sytuację rozwiązać, jeżeli będzie taka wola partnerów koalicyjnych, także korzystając z tej formuły, że jestem senatorem bezpartyjnym i niezależnym, oddaje się do dyspozycji, żeby popracować nad rozwiązaniem, które nie tylko w zakresie diagnozy, ale i zaproponowanych rozwiązań będzie akceptowane, jak widać, przez większość Polaków wszystkie środowiska tworzące porozumienia. Inicjatywa będzie wychodzić od ministra Bodnara, z całym szacunkiem, panie ministrze, czy nie? Ale inicjatywa oczywiście, że może wyjść od ministra Bodnara, ale później projekt legislacyjny, są dwie ścieżki. Może być praca nad nim w Sejmie, bo oczywiście jak jest skierowany projekt rządowy, tam trafia. Tak. Albo projekt to same do propozycji
propozycji ministra Bodnara, ale jako element do rozpoczęcia a sądzi rozmów. A pan, że pańska propozycja może będzie się różnić od tej ministra Bodnara? Znaczy, po pierwsze, ja nie znam ostatecznej wersji projektu ministra Bodnara, bo go nie mamy. Ale jestem głęboko przekonany, także po rozmowach z panem ministrem, że mamy pomysł, jak ten problem rozwiązać, zgodny z oczekiwaniami większości Polaków i tu oddaję się do dyspozycji, jeżeli będzie wola i chęć, żeby te prace przeprowadzić czyli w Senacie. Ja nie będę pana ciągnąć za język, bo i tak mi pan nie powie, ale to zapytam w ten sposób. Czy najbardziej prawdopodobna jest wersja, co do której skłania się największa liczba przebadanych tu, czyli te 38%? Mam na myśli usunięcie wadliwie obsadzonych sędziów i wybór nowych przez Sejm. Uchwały wchodzą, rozumiem, tutaj, tak? Najbardziej prawdopodobna jest wersja, którą popiera ponad 70% Polaków. My musimy... No dobrze, ale ja dopowiem bardzo istotną rzecz. No przecież pan wie, o co ja pytam. Tak jest. My musimy skutecznie ten problem rozwiązać. Tak, uchwała też jest uzasadniona, ale za uchwałą także powinna zaraz chwilę później pójść ustawa. Ja mówiąc o tym, że to porozumienie musi być wypracowane w szacunku dialogu z partnerami, ja nie mogę dzisiaj tylko nic więcej powiedzieć. Tylko kwestia sędziów dublerów to nie jest jedyny problem Trybunału, oczywiście, panie ministrze. Mamy panią Przyłębską, która się uważa za prezeskę, a kadencja się skończyła. Według ekspertów. Mamy dwójkę kolejnych polityków PiS-u. Wadliwie wybranych, bo przekroczyli granicę wieku. Więc my tych problemów mamy rzeczywiście dużo więcej, ale to nie jest tak, że narzędziami prawnymi wszystkich tych problemów nie możemy rozwiązać. A kiedy sprawa Trybunału zostanie rozwiązana kompleksowo, pana zdaniem? Jaka to jest perspektywa czasowa? Czy to będzie podzielone na etapy, czy to będzie po prostu jeden projekt, który załatwi wszystkie kwestie? My mamy jedną cezurę, tak naprawdę istotną, to mówię wszystkim tym, którzy nas słuchają, bo przecież tych różnych spraw do uporządkowania po PiS-ie jest sporo. Tą cezurą jest prezydent państwa, który dzisiaj nie godzi się na porządkowanie spraw, które uderzają w polskie interesy. Czyli część załatwią państwo uchwałami, tak, a czego się nie da uchwałami, to, co się nie z tym da trzeba uchwałami, będzie poczekać. Musi poczekać na koniec kadencji. Czyli prezeską cały czas będzie Julia Przyłębska. A tego nie powiedziałem, wręcz przeciwnie. Pani Julia Przyłębska nie jest prezesem. Czyli powinna już pakować walizki? Bo na razie wzmacnia ochronę. Panie doktorze, pani poruszyła. Oczywiście mam przed sobą ten materiał. Muszę zacytować. Ale to ja muszę najpierw uzyskać odpowiedź. Czy powinna się już pakować powoli pani Przyłębska? Pani Julia Przyłębska powinna się pakować już w tamtym roku, bo w tamtym roku skończyła jej się kadencja jako prezes z gabinetu prezesa. Julia Przyłębska najwyraźniej przygotowuje się na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Pracownicy są instruowani, aby domykać furtkę prowadzącą na teren Trybunału, która, uwaga, i tak automatycznie się zamyka i blokuje. Więc widzę, że pani prezes nie ma zaufania do automatycznego zamykania furtki. I uwaga, pracownicy Trybunału, ich karty przestały działać na wejście w okolice gabinetu pani prezes. Pracownikom Trybunału? Tak jest. Ja rozumiem, że może jest kilku, nie wiem, ulubiona kelnerka, ulubiony pan kierowca, których karta działają, ale okazuje się, że duża część pracowników Trybunału w ogóle nie ma wejścia do tej części budynku. Ale to jest jakiś prywatny folwark? Czy nie, ja nie mam żadnej wątpliwości, że pani Julia Przyłębska traktuje Trybunał Konstytucyjny jako, rozumie, swoje zapasowe mieszkanie, no bo my dbamy, żeby do mieszkania nam nie weszła osoba niepowołana, tylko osoba zaproszona. Ja przypominam pani Przyłębskiej, że to jest budynek publiczny. Budynek, który ma swoją siedzibę, bo siedzibę ma, niezależnie od tego, co ona wyczynia z tą instytucją, jedna z najważniejszych instytucji w kraju, czyli Trybunał Konstytucyjny. Znaczy, ja wiem, że brzmi to humorystycznie. To znaczy, ja nad tym boleję. Jako osoba, która 30 lat pracuje jako urzędnik samorządowy, rządowy w parlamencie na przemian, to, co wyczynia pani Przyłębska, dewastuje wizerunek jednej z ważniejszych instytucji w naszym kraju. A informacja o tym, że pani Przyłębska chce domykać furtkę, która się automatycznie zamyka, najlepiej oddaje błyskotliwość intelektualną osoby, która się dzisiaj uważa za prezesa Trybunału Panie ministrze, pozwoli pan, że odniosę się tutaj do jednego z komentarzy widzów. Kamilka i jej nie zwracam uwagi na sondaże i pół poranka o sondażach żenada. Panie Dareczku kochany, po pierwsze nie pół poranka, tylko dwie informacje dotyczące sondażu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. A jeśli pan już chciał być tak bardzo dokładny, to ja zawsze odnoszę się do sondaży partii. Innych, że musi być ich kilka, żeby zobaczyć trend. Dlatego też dziś przytoczyłam jeden z sondaży partyjnych, ponieważ, jak podkreśliłam, jest to kolejny świadczący o pewnym trendzie w polskiej polityce. A jeżeli chodzi o kwestię podejścia polskiego społeczeństwa do rozwiązywania problemów, to te sondaże przytaczam zawsze i nigdy nie podaję ich w wątpliwość. Dziękuję. A czy ja mogę jedno zdanie do tego? Tak.
dla mnie sondaże są ważne, bo one odzwierciedlają opinię Polek i Polaków i uważam, że tak, szczególnie ja politycy zawsze powinni że nie się ma sensu kierować. Kierować się pojedynczymi sondażami partyjnymi, że zawsze ale trzeba patrzeć trend. Na trend. Mamy trzy natomiast sondaże natomiast kwestia Trybunału, czasie. Kwestia pana Wąsika i Kamińskiego, to wszystko pokazuje, że ludzie chcą normalności. Mocnego cięcia. Mhm. Tak to wygląda. Ja nie wiem, czy ja dobrze to interpretuję, ale tak to wygląda. To znaczy, ja bym powiedział, chcą normalności opartej na zdrowych zasadach, które wymaga jego przywrócenie. Dzisiaj konsekwentnych, twardych decyzji. Mhm. Tak, uważam, że te twarde decyzje muszą być podejmowane, ale zwróćmy uwagę na to, co się stało w prokuraturze i co sąd już potwierdził, bo my poza panem Barskim mieliśmy jeszcze kilku innych prokuratorów w tej wadliwej procedurze powołanych. I dramat, dramatu dochodzi. Sąd musiał cofnąć akt oskarżenia z uwagi na to, że prokurator, która go miała prezentować, nie była prokuratorem, bo się okazało, że nigdy nie była przywrócona do stanu czynnego. A mamy tu jakieś takie dość symboliczne jeszcze zdarzenie z panią sędzią Kalbarczyk. Ważne, niezwykle istotne. Bo? Z bardzo prostego względu. To jest pierwsza sytuacja, gdzie jeden z neosędziów, bo powołanych w wadliwej procedurze... Ona jest neosędzią? Oczywiście, że tak. Mimo, że ja mam duży szacunek i uznanie dla niej jako dla prawnika, a szczególnie za jej zachowanie. I co, ona zrezygnowała z awansu? Ona była sędzią sądu okręgowego i przeszła procedurę przed neo-KRS-em. Ale ona mówi tak. Tak, przyznaję, popełniłam błąd. Ta procedura była wadliwa. Chcę wrócić do sądu, z którego startowałam do konkursu. To jest zresztą założenie tych zmian, które przedstawił minister Bodnar. I nawet deklaruję, i w przyszłości będę się ubiegać, ale już przed KRS-em prawidłowo obsadzonym, ewentualny awans. To jest zresztą sędzia, która po powołaniu, to nie jest refleksja powyborcza, zadawała pytania prejudycjalne, była ścigana przez rzecznika dyscyplinarnego. To jest wierzchołek, znaczy, że za nią pójdą inni neosędziowie? Tak, bo moim zdaniem trochę było tak, że w tej grupie tak zwanych neosędziów do tej pory obowiązała taka, bym powiedział, nie powiem zmowa milczenia, ale wspólny sposób reagowania na tą sytuację. Pani sędzia Galbarczyk, chciałem ciepło jej za to podziękować, zachowała się przyzwoicie, zresztą zachowywała się przyzwoicie już, tak jak powiedziałem, po powołaniu, bo ona zadawała pytania prejudycjalne. Ona już mówiła o tym, musimy się kierować rozstrzygnięciami Trybunału. I na co liczę? Że jej przykład będzie zaraźliwy, intuicja mi podpowiada, że będziemy mieli za chwilę kolejne przykłady. Wiem, że muszę zaraz już pana puszczać, bo ucieka pan do Łodzi, ale jeszcze jedno pytanie, króciutko. Bo dziś wznowione obrady Komisji Śledczej, kolejny dzień przesłuchania Michała Dworczyka. Czy czegokolwiek pan się po tych zeznaniach spodziewa? Czy, po tym zeszłotygodniowym doświadczeniu już. Czy ja chciałem panu ministrowi Dworczykowi podziękować za szczerość. Szczerość zawarta w jego mailach, gdzie opisywał wszystkie teknowania polityczne, te scenariusze, gdzie konferował i informował o tym, że uzgadniał z Julią Przyłębską, jakie wyroki mają nie wchodzić na wokandę, bo chociaż są oczekiwane przez obywateli, to wiązałyby się z wydatkami budżetowymi. Dla mnie pan Dworczyk może już milczeć. Pan Dworczyk wszystko, co miał do powiedzenia, podał w swoich mailach, które zobrazowały, że państwo było traktowane dokładnie tak, jak mówiliśmy w przypadku Julii Przyłębskiej, jak prywatny polityczny folwark. A jak pana zdaniem rozwija się sytuacja związana z Pegasusem? Pytam także w kontekście tych informacji o tym, że mieli być inwigilowani Pegasusem bardzo wysocy, na wysokim szczeblu politycy PiSu, łącznie z premierem Mateuszem Morawieckim. A czy my każdego dnia mamy kolejne nazwiska? I ja nie mam żadnej wątpliwości, bo przecież tą przypadłość, szczególnie ministra Wąsika, który już kiedyś godzinami potrafił przez 7 dni w tygodniu siedzieć podsłuchując rozmowy innych polityków. Nie będę zaskoczony, jak się okaże, że co najmniej połowa klubu parlamentarnego PiSu była na podsłuchu, bo jak rozumiem, to były narzędzia, którymi Jarosław Kaczyński później dyscyplinował swoich posłów, żeby łamali przepisy prawa, łamali konstytucję. Część była kupiona, część była zastraszona. No, efekt był taki, jaki widzieliśmy przez te 8 lat. Był taki bardzo dobry film, nie wiem, czy pan widział Życie na podsłuchu. O, to było genialne. O Stasi, a nie o to było rzeczywistość NRD. Okazuje się, że NRD w Polsce obowiązywała w latach 2015-2023. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były minister sprawiedliwości, były szef NIK. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ciepło państwa. Krótko, pozdrawiam. Strasznie, no, ale obiecałam dzisiaj, że pana wcześniej wypuszczę. Także umawiamy się też już na następny raz, bo spraw do omówienia będzie, jak sądzę, bardzo dużo. Drodzy państwo, już za chwilę u państwa były ambasador między innymi we Francji i w Niemczech, pan Andrzej Byrd. Proszę z nami zostać, bo jak sądzę, jak zwykle w przypadku pana Andrzeja będzie to bardzo ciekawa rozmowa. Taki mega plan dla bezpiecznej Europy, dla bezpieczeństwa europejskiego jest dzisiaj absolutnie potrzebny. Dziękuję Francji za inicjatywy dotyczące
zwiększenia naszej obronności poprzez inwestycje w przemysł obronny. To jest potrzeba nie już wybranych narodów w Europie czy państw, ale całej Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję Francji, bo to dla Polski jest szczególnie istotne, za pełne zaangażowanie na rzecz Ukrainy i Kijowa w konfrontacji z agresywną Rosją. Mówimy tutaj nie tylko o moralnym i takim też politycznym, geopolitycznym obowiązku wsparcia Ukrainy, ale też o naszym bezpieczeństwie. Chcę też powiedzieć, że będę szukał wspólnych rozwiązań z francuskimi przyjaciółmi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Trudno znaleźć bardziej proukraińskiego polityka niż ja w Europie i trudno znaleźć bardziej proukraiński naród niż polski w Europie, ale musimy także mieć na uwadze interesy żywnościowe, bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy. Dlatego będę chciał rozmawiać także o naszych rolnikach i ich bezpieczeństwie, bo to oznacza także nasze bezpieczeństwo. Historia okazała się niezwykle okrutna i zaskakująca. Kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że Polska i Niemcy będą ściśle współpracowały także militarnie w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją. Przez wiele lat, nie tylko w Unii Europejskiej, w myśleniu o relacji Europa-Rosja dominowały iluzja, wishful thinking. Czasami trywialne interesy brały górę nad geopolitycznym rozsądkiem i wyobraźnią. Jest rzeczą absolutnie kluczową dla przyszłości Europy, abyśmy z dawnej historii, o której wspomniałeś, tej tragicznej II wojny światowej, ale też z tej historii ostatnich lat, żebyśmy wyciągnęli właściwe lekcje. Pierwszym przykazaniem, i myślę, że akurat liderzy Polski i Niemiec mają tu szczególny obowiązek i szczególne prawo to głośno powiedzieć. Pierwszym naszym przykazaniem powinna być dbałość o jedność Europy w konfrontacji z agresywną polityką Rosji. Za chwilę, mam nadzieję, uda nam się połączyć z panem ambasadorem Andrzejem Byrtem. Prace trwają, drodzy państwo, więc w oczekiwaniu na połączenie z panem ambasadorem ja jeszcze państwu przytoczę bardzo ważne słowa, które padły wczoraj z ust kanclerza Niemiec Olafa Scholza, bo państwo usłyszeli przed chwilą stanowisko polskiego premiera Donalda Tuska, który odniósł się dość wprost do niezwykle trudnej historii na linii Polska-Niemcy. Natomiast tematu nie uniknął też wczoraj kanclerz Niemiec i powiedział tak. Polska i Niemcy są sąsiadami, przyjaciółmi i partnerami. Mamy jednak bardzo trudną wspólną historię. W tym roku przypada 85. rocznica napaści na Polskę. Niezmierzone jest cierpienie, jakie my, Niemcy, wyrządziliśmy naszym polskim sąsiadom. To była zbrodnia niemiecka i mamy tego świadomość. Odpowiedzialność wobec naszej historii nie zna końca. Pozostaje ona przestrogą na dzisiaj i na przyszłość. Tak powiedział Olaf Scholz, witając wczoraj polskiego premiera w Berlinie. Następnie oczywiście kanclerz, w kontekście historii, która chyba niestety lubi się powtarzać, poruszył temat wojny w Ukrainie i stwierdził, że odpowiedzialność niemiecka dotyczy także obrony pokoju w Europie. Łączy nas pragnienie tego pokoju, szczególnie w momencie, w którym czujemy zagrożenie związane z rosyjską inwazją w Ukrainie. Jesteśmy zgodni, nasze wspólne działanie, także w ramach Unii Europejskiej i NATO, jest dla nas kluczowe. I co ważne, Olaf Scholz podkreślił także jedną rzecz. Bezpieczeństwo Polski jest także bezpieczeństwem Niemiec. Za to czujemy się współodpowiedzialni. Gwarancja ochrony w ramach NATO obowiązuje w sposób nieograniczony. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Oczywiście państwo domyślają się, że tak jasne deklaracje dotyczące realnej treści artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego są spowodowane wypowiedzią Donalda Trumpa, byłego i być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, kandydata republikanów w nadchodzących wyborach, które już 5 listopada tego roku. Przypomnę państwu tylko, że Donald Trump pytany
Właściwie opowiadał swoim wyborcom taką historię, że zapytał go ktoś o to, co odpowie liderom państw, czy liderowi państwa, który nie płaci więcej niż 2% PKB na obronność, na zbrojenia. Stwierdził, że odpowie no tyle, że właściwie Rosja może sobie robić z tymi państwami, co chce. Nawet jeżeli są członkami Paktu Północnoatlantyckiego, chcą być bronieni, niech płacą. Daleko idące konsekwencje ta wypowiedź może mieć, ale to już do eksperta przenosimy się, żeby o te konsekwencje zapytać. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze widzieć i dobrze słyszeć. Andrzej Byrd, były ambasador Rzeczpospolitej w Niemczech i we Francji, państwa gościem. Dzień dobry, panie ambasadorze, kłaniam się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. O, cieszę się, słyszę pana świetnie. To skoro już w oczekiwaniu, ja przypomniałam te słowa Donalda Trumpa, to zanim do wczorajszych wizyt Donalda Tuska przejdziemy, to o Donaldzie Trumpie słów kilka. Jak bardzo szkodliwa w skali od 1 do 10 jest wypowiedź Donalda Trumpa? I czy uważa pan, że powinniśmy ją interpretować jak część polityków w Polsce, głównie związanych z Prawem i Sprawiedliwością, którzy twierdzą, że język kampanii ma swoje prawa i że tak naprawdę w kategoriach języka kampanii powinniśmy tę wypowiedź traktować i nie przesadzać z jej ciężarem gatunkowym? Jest to wypowiedź prezydenta Trumpa, jest wypowiedzią przede wszystkim dramatyczną. I rzeczywiście, gdyby przyjąć zaproponowaną przez panią skalę, umieściłbym ją rzeczywiście w punkcie pod nazwą 10 jako niezwykle destrukcyjny sygnał, zarówno pod adresem jedności sojuszu i jego funkcjonalności, jak też i sygnał destrukcyjny dla relacji cywilizowanego świata z politycznym światem napaści i zbrodni, jaką reprezentuje dzisiaj polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. To jest otwarcie de facto ramion dla Putina, czemu dosłownie dał wyraz również prezydent Trump, mówiąc: atakuj sobie kogo chcesz, a tych, którzy nie zapłacą nam, oni są de facto, mogą stać się twoimi ofiarami. To jest złamanie podstawowych zasad funkcjonowania cywilizowanego świata po II wojnie światowej, gdzie właśnie pod wpływem akcji i filozofii politycznej państw anglosaskich, które od momentu podpisania Karty Atlantyckiej pomiędzy Rooseveltem a Churchillem u wybrzeży Labradoru na początku lat 40. w czasie trwającej już II wojny światowej, uzgodniono, że to, co się wydarzy po II wojnie światowej, musi opierać się na polityce nienaruszalności granic i uznania praw człowieka jako podstawowej wartości, którą będą przestrzegały i szanowały państwa cywilizowane. Otóż to swoją wypowiedzią on zaprzeczył tylu dziesięcioleciom tradycji tych dwóch wartości, o których wspomniałem. I to jest zachęta dla Putina do postępowania w sposób niegodny i zbrodniczy, to co on już od lat przecież czyni, ale teraz dostał jak gdyby na to glejt. Tragiczna wypowiedź prezydenta, dowodząca jego po prostu niedojrzałości politycznej, tyle tylko, że mówi to szef największego mocarstwa, którego oponent z kolei polityczny, czyli przeciwnik Biden, przekreślił jego wcześniejsze, czyli Trumpa, z czasów poprzedniej jego kadencji, akty rozmaitego rodzaju wykazujące się niedojrzałością. Ale to jest oczywiście wypowiedź w wewnętrznej walce przedwyborczej politycznej na terenie Stanów Zjednoczonych, ale jej echa, czy jej konsekwencje dotyczą wszystkich państw, określmy je umownie, cywilizowanych, a w szczególności tych i jej grupy, która należy do NATO. Po prostu wypowiedź niegodna i po niej nie wiem ktokolwiek, już nie mówiąc o przywódcach państw, ale ktokolwiek z tak zwanych uczciwych ludzi może pomyśleć, że ten człowiek może zostać, a może, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Może, wiele na to wskazuje, panie ambasadorze, ale a propos jeszcze tego, co pan wspomniał, tych słów Donalda Trumpa i wcześniejszego wywiadu Putina dla jednego z amerykańskich dziennikarzy. Czy można zaryzykować stwierdzenie pana zdaniem, czy to będzie zbyt daleko idące, że Trump po prostu tańczy dokładnie tak, jak mu zagra Putin i że Putin już bez cienia żenady pokazuje, że zaangażował się bezpośrednio w amerykańską kampanię wyborczą? To, że Rosjanie angażują się w kampanię wyborczą wielu państw demokratycznych,
niedemokratycznych również, ale demokratycznych, bo to nas dotyczy w pierwszym rzędzie. To, że zatem Rosjanie się w to angażują, jest rzeczą dowiedzioną zarówno po poprzednich wyborach w Stanach Zjednoczonych i rozmaitych interwencjach rosyjskich w ich przebieg, jak jest dowiedzione na przykład w kampanii przed Brexitem w Wielkiej Brytanii, podobne próby, które miały miejsce przed poprzednimi wyborami we Francji czy w Niemczech, a więc dowodów jest dostatecznie dużo. To jest zresztą od momentu, kiedy świat stał się ucyfrowiony i sieć połączyła nas wszystkich, stało się praktyką uprawianą regularnie przez formacje zarówno wojskowe, jak i cywilne Federacji Rosyjskiej. Oni są w tym, trzeba dodać ze słowem, niestety dobrzy i bazują na przecież wielowiekowej historii mieszania w układach politycznych na całym świecie, a na pewno w części europejskiej, a w tej chwili dzięki sieci mogą praktykować te działania właściwie na całym globie ziemskim. I ten dziwny, ale jednak fenomen, który się zdarzył, a więc zaproszenie Carlsona do Rosji, gościa, który wcześniej był dziennikarzem Fox News, też organizacji, która swoimi rękami pomagała Brytyjczykom wyjść z Unii Europejskiej, a potem popierała na swój sposób działania rosyjskie przed wyborami poprzednimi w Stanach Zjednoczonych, dowodzi, że nastąpiło jakieś zgranie interesów zarówno kandydata do urzędu prezydenta w Stanach Zjednoczonych, a więc Trumpa, z Putinem. Pamiętamy, że przed poprzednimi wyborami mówiono, że przypuszczalnie Rosja ma na Trumpa tak zwane kompromaty, materiały pewnie zgromadzane w czasie paru wizyt Trumpa w Rosji. To są w tej chwili gdybania, bo oczywiście nikt tego w ręce nie ma, ale te gdybania należą do gdybań wielce prawdopodobnych. Niestety, ze słowem niestety podkreślam to. I być może Trump, dla którego odzyskanie władzy w Stanach Zjednoczonych jest kwestią politycznego przeżycia, poszedł na całość i po cichu być może zaaprobował tę formę wywiadu, tego, że jakoby historyk, czyli dziennikarz amerykański, dał się wodzić za nos Putinowi w jego absurdalnych dywagacjach na temat granic Rosji dzisiaj i tych w przeszłości, na temat absurdów, które on wcześniej już wygłaszał w swoich rozmaitych esejach czy wypowiedziach o tym, że na przykład, że Polska była współsprawcą II wojny światowej, bo nie ustąpiła Hitlerowi przesmyku pomiędzy Prusami Wschodnimi a terytorium III Rzeszy i tego typu bredni, które on wypowiadał również wobec Ukrainy, to wszystko dowodzi, że zależało również pewnie określonym grupom w Stanach Zjednoczonych, aby kolportaż tych treści rosyjskich i Putina dotarł do szerokiej amerykańskiej widowni. Ze słowem niestety to podkreślam, bo to jest rzeczywista próba zamachu na w znacznej mierze ciągle demokratyczny świat, który jednak przez, mówię, powiązania globalne stał się dostępny również dla zwykłych międzynarodowych zbrodniarzy, chociaż szefów państw, w których to gronie na czele stoi Putin. Panie ambasadorze, to ja tutaj zatrzymam się przy tych pańskich słowach o próbie zamachu na demokratyczny świat i zapytam wprost, jak świat demokratyczny może temu zamachowi zapobiec? Czy pana zdaniem reakcje NATO, reakcje Unii Europejskiej są wystarczająco mocne? A jeśli nie, to w jakiej perspektywie czasowej i co obie te wspólnoty powinny zrobić? Wiemy, że Donald Tusk wczoraj udał się z wizytą najpierw do Paryża, gdzie rozmawiał z prezydentem Macronem, później rozmawiał z kanclerzem Scholzem w Berlinie. Także na temat właśnie słów Trumpa i tego, że ta spójność NATO jest zagrożona wszelkich konsekwencji tej nieodpowiedzialnej, delikatnie rzecz ujmując, wypowiedzi. Czy ma pan jakieś takie wewnętrzne poczucie, że zarówno Unia, jak i NATO zaczynają się budzić? A szczególnie Unia, bo NATO to jest zupełnie inna historia, ale Unia Europejska, na Unii się skupmy na razie. Jesteśmy świadkami wielkiego pojedynku. On w takiej formie nie istniał wcześniej.
Pamiętamy jeszcze konfrontację dwóch bloków wschodniego, do którego wtedy my, również Polska, wówczas Polska Rzeczpospolita Ludowa należała, i świata zachodniego, czyli ten okres zimnej wojny. Wydawało się, że kiedy Związek Radziecki w końcu ostatecznie się rozpadł, że przeżyjemy okres spokoju, ale to się okazało, to trwało tylko plus minus 10 lat i się skończyło. Dzisiaj właśnie jesteśmy również w opozycji, świat zachodni, będę tym samym określał również państwa demokratyczne, które tą demokrację lepiej czy gorzej, ale jednak praktykują, z Rosją, na czele której stanął przywódca o ewidentnie imperialnych zamiarach. Nie zamierza on podbijać całego świata, ale odtworzyć, czemu dał wielokrotnie wyraz, gabaryty i znaczenie byłego Związku Radzieckiego, którego on jest stuprocentowym dzieckiem. My sami mówiliśmy o Homo Sovieticus, jeden z wybitnych polskich publicystów, i do tego jeszcze ksiądz Tyszner tak to ładnie i trafnie określił, ale ten Homo Sovieticus to wychodzi w tej chwili w reakcjach i zachowaniach i formułowaniu swoich planów polityczno-militarnych przez Putina. I teraz wcześniej, tyle dziesięcioleci wstecz, kiedy blok wschodni stał w opozycji do zachodniego, wtedy groźba była wyłącznie jądrowa i hardware takie militarne. Dzisiaj wkroczyła zupełnie nowa sfera, która wtedy w takim zakresie nie była czynna, mianowicie zelektronizowany przepływ informacji w świecie, i ten rodzi dziesiątki nowych zdarzeń, które wpływają na postawy indywidualnych obywateli, a ci z kolei przerzucają te swoje czasami sprowadzone na manowce postawy do oddawania głosów na jednego czy drugiego polityka. I na tym gra Trump, chcąc pozyskać opinię i poparcie swoich własnych obywateli, których część boi się po prostu Rosji, i Trump wykorzystuje ten rodzaj często głęboko skrywanych obaw, pokazując się w roli tego jednego jedynego, który rozmawia z wielkim zbrodniarzem, bo tak trzeba nazwać Putina, który jest szefem państwa naturalnie, ale zachowuje się dokładnie tak samo. Oczywiście nastąpią zaraz teraz głosy, że przesadzam. Jak Hitler. On ma świadomość tego, że chce osiągnąć to, co chce. Chce wrócić do gabarytów Związku Radzieckiego i tych wszystkich, którzy mieli czelność za czasów, jak sądzi Putin, naiwnego Jelcyna, który się zgodził na rozpad Związku Radzieckiego, czyli doprowadził, jak powiedział Putin, do największej katastrofy politycznej XX wieku. On chce odwrócić ten koło historii. No właśnie, panie ambasadorze, tylko jeśli pan pozwoli, bo ja zapytałam już właśnie o receptę. Wiemy, jak postępuje Putin, wiemy, że być może będzie nie do zatrzymania, chociaż on mimo wszystko, będę się upierać, podejmuje dość racjonalne decyzje z punktu widzenia ważenia sił, jakie ma do dyspozycji, tylko w tym kontekście. Natomiast zapytałam pana o to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Czy Unia się budzi już, czy jeszcze nie? Czy Donald Tusk dzisiaj jest politykiem, który ma takie zadanie trochę, bo mam wrażenie, że on wczoraj z taką intencją do Berlina i do Paryża pojechał, żeby przebudzić tych, którzy mieli więcej szczęścia w historii niż my. Mieli więcej szczęścia i również, że tak powiem, geolokalizacyjnego. Dokładnie, tak. Znajdowali się znacznie dalej od centrum, jak to kiedyś Reagan powiedział, zła, jakim był wtedy Związek Radziecki, a dzisiaj jest jego zmutowana postać pod nazwą Federacji Rosyjskiej z Putinem na czele. Otóż od czasu rozpadu Związku Radzieckiego państwa Europy Zachodniej czuły się szczęśliwe, że ta największa groźba wydawało im się, że minęła, że być może historia się skończyła, nawet z punktu widzenia gruźb, jakie istniały wcześniej, ale w rzeczywistości dopiero napaść Rosji na Ukrainę zaczęła budzić znowu poczucie realizmu. I teraz, żeby się móc przeciwstawić w sposób fizyczny, być może również, jak się dzieje w Ukrainie, na fizycznym polu walki, gdzie giną ludzie, gdzie są niszczone majątki, to musi być aprobata tego, że prawdziwym wrogiem demokracji w Europie jest Federacja Rosyjska, nie tylko sam Putin, który zakaża również elity rosyjskie, ale cała ta
przepraszam za określenie, banda również intelektualistów proputinowskich i wysokich urzędników służb siłowych Federacji Rosyjskiej, dla których takie zachowanie, czyli definiowanie, kto jest, a kto nie jest narodem godnym do samodzielnego istnienia i w jakich granicach, staje się być częścią ich DNA. I teraz, żebyśmy my, czyli państwa demokratyczne Europy, mogli się temu przeciwstawić, to podstawową kwestią dla nas będą przywódcy państw, którzy mają świadomość niebezpieczeństwa. I tą świadomość może się ona budzić u osób doświadczonych różnymi dramatycznymi historiami, jak to było w czasach II wojny w przypadku Churchilla, czy później po napaści na Pearl Harbor również Roosevelta. Ale dzisiaj w Europie z przywódców tych państw, nie chcę powiedzieć jedyną osobą, ale przypuszczalnie jedną z nielicznych osób, które mają doświadczenie, które mają walor moralny, żeby to podnosić, jest akurat premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że jako Polak, jako historyk, jako osoba, która będąc premierem rządu we wcześniejszych swoich odsłonach na terenie Polski, miał ścisłe kontakty z ówczesnymi przywódcami Ukrainy i widział, jak sytuacja wewnątrz Ukrainy wygląda i jak narasta zagrożenie ze wschodu, który również wyciągnął przecież na pewno nauki z tego dramatycznego wyjazdu Lecha Kaczyńskiego do Gruzji i z jego wypowiedzi również. I wreszcie po trzecie, który odbył tak ważną, a lżoną przez zwolenników PiS-u funkcję szefa Unii Europejskiej, gdzie mógł rozpoznać, jakie są motywacje geopolityczne poszczególnych przywódców państw Unii Europejskiej, ale również jak to wygląda w relacjach Unii Europejskiej z mocarstwami tego świata, również z Putinem, ale i z Trumpem i z innymi dużymi państwami całego świata, z których, jak wiemy, spora część w czasie deklarowania, w czasie debaty na temat agresji Rosji na Ukrainę powstrzymała się od głosu albo nie potępiła tego aktu. Jak gdyby łasząc się o poczucie sympatii ze strony Putina w nadziei, że na tym coś skorzystają, a to na dostawach broni, a to na dostawach zboża. I Putin, mając świadomość swojej siły przekupstwa innych mniejszych państw świata, świadomie to stosuje. Tym samym stworzył dużą grupę takich, którzy stoją jak na podwórku, czasami chłopcy się tłuczą. To jest taka zabawa młodych przedstawicieli męskiej społeczności. To stoją wokół ich koledzy i tylko krzyczą li mu i kibicują, patrzą, który z nich zwycięży i z którym będzie im się łatwiej potem zaprzyjaźnić w nadziei, że będzie jego lepszą ochroną. Jesteśmy wobec tego zatem nie tylko świadkiem ataku na Ukrainę, ale świadomej próby destrukcji dotychczasowego przez anglosasów zbudowanego porządku geopolitycznego bezpieczeństwa świata, przez nieuznawanie wartości, które są częściami naszego zbioru ich i jednocześnie chęcią zakażenia całego świata zasadą, starą zasadą, jak możesz dać, przepraszam, w mordę, to dawaj bez pytania i zobaczysz, że wyjdziesz na tym lepiej niż poprzez te demokratyczne, w cudzysłowie, bzdury, czyli parlamenty, dyskusje, konieczność konsultacji. Otóż my wszyscy, Polacy też dzisiaj, wierzą w to, że demokracja tylekroć w przeszłości potrafiła sprostać tego typu napaściom rozmaitego rodzaju, zaczynając od greckiej obrony przed Persami, a to szło przez setki lat. Że dzisiaj, kiedy my również zażywamy tego wielkiego, błogosławionego przywileju bycia państwem demokratycznym, mamy również obowiązek i ten obowiązek ciąży na naszych aktualnych, dzisiejszych, nie wczorajszych, przedwczorajszych przywódcach, bo oni tego w ogóle nie rozumieli. I tym przywódcą akurat u nas jest polski premier, który bardzo słusznie się wybrał do dwóch państw, z którymi mieliśmy przez lata dobre kontakty w ramach słynnego Trójkąta Weimarskiego, ale z którymi te kontakty trzeba odgrzać, albowiem siła ciągle militarna i gospodarcza tych dwóch czołowych zachodnioeuropejskich państw, czyli Niemiec i Francji, może się połączyć z znacznie głębszą wiedzą o funkcjonowaniu tej części świata, w której my się znajdujemy, więc wschodniej flanki NATO i wschodniej flanki również Unii Europejskiej. I
To po pierwsze, a po drugie, również ze znajomością historii relacji polsko-rosyjskich, która przecież, jak wiemy, nie była tak powszechnie na Zachodzie znana. I ja to sam przeżywałem, uczestnicząc w dziesiątkach spotkań i w Niemczech, i we Francji, jak trzeba było wykładać rzeczy, które są dla nas podstawowym abecadłem. Oni tego nie rozumieli, czując, że będąc oddzieleni od... Panie ambasadorze, to jeśli pan... Proszę pozwolić na luz. Jeśli pan pozwoli w takim razie, podsumowując ten wątek, jak pan dzisiaj widzi rolę polskiego premiera i polskiego ministra spraw zagranicznych w całym tym kontekście, o którym pan mówił? Jaka dziś jest ich odpowiedzialność i jaka jest dzisiaj ich rola w strukturach Unii Europejskiej w tym kontekście? Nigdy w przeszłości demokratycznej Polski od roku 89 nie było doświadczenia Polski, ale również ich... Nasza ogromna umiejętność sprzedawania relacji o dramatach, jakie wynikały na przełomie wieków w relacjach Polski z Rosją, szeroko rozumianą, choć w różnych konstelacjach politycznych, nigdy ta wielka wiedza nasza i poczucie zagrożenia nie może być tak dobrze sprzedane jak dzisiaj. A ta sprzedaż będzie oznaczała konieczność zacieśnienia relacji z tymi dwoma państwami, z którymi przywódcami spotkał się pan premier w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin i razem z ministrem spraw zagranicznych, ale również curriculum vitae jednego i drugiego. O premierze mówiłem, jak popatrzymy z kolei na ministra Sikorskiego, jest to podobna rzecz. Przecież on był na terenach walki armii sowieckiej jeszcze z mujahedinami w Afganistanie. On się z nimi spotykał również w takich dramatycznych okolicznościach. Jego doświadczenie międzynarodowe jest też niezwykle pomocne również w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. I dzisiaj, jak popatrzymy na przykład na zdjęcie z tej trójki ministrów spraw zagranicznych w pałacu w Saint-Cloud pod Paryżem, gdzie się spotkał trójkę informacji na poziomie ministrów spraw zagranicznych, to dzisiaj paradoksalnie mamy doświadczonego 60-latka z Polski o ogromnym doświadczeniu międzynarodowym, w tym również znajomości zagrożeń rosyjskich, z grubo młodszą, bo 48-letnią, sympatyczną, ale już doświadczoną polityczką niemiecką z grupy Sojusz 90 Zieloni, paną Anneleną Baerbock, i wreszcie zupełnie młodym i w tym sensie niedoświadczonym Stefanem Séjourné, nowym ministrem spraw zagranicznych Francji. I teraz my również przez te curriculum vitae, przez życiorysy tych osób widzimy, że zarówno Tusk jako premier, jak i też Sikorski jako minister spraw zagranicznych dzisiaj są wyniesieni przez zdarzenia napaści rosyjskiej na Ukrainę na poziom najwyższych znawców gróźb, jakie ta sytuacja stwarza. I na nich spoczywa to obowiązek nie tylko rozmowy z dwoma głównymi przedstawicielami zachodnioeuropejskich i silnych państw Francji i Niemiec, ale również z wszystkimi innymi członkami Unii Europejskiej. Tu doświadczenie premiera Tuska będzie kluczowe po to, żeby uświadomić, że jesteśmy w tej chwili w fazie konsultacji, ale do przygotowania być może do największego nieszczęścia, jakim była próba zostawienia Ukrainy samej i pozwolenia, że Putin zajmie jej dużą część, bo nie zakładam, że całą, ale dużą część chociażby, już zajmuje prawie 20%. Więc my jesteśmy jak gdyby tymi, którzy ciągną za sznur dzwonu, o którym pisał Hemingway w tym swojej wstrząsającej powieści Komu bije dzwon, bo on bije dla nas wszystkich. I ten dzwon ostrzegawczy jest ciągniony dzisiaj rękami polskich polityków. Tuska i Sikorskiego. I musimy mieć świadomość tego. To jest przełomowa i symboliczna rola, którą dzisiaj Polska musi odegrać. Rolę dojrzałego państwa demokratycznego, które dostrzega niebezpieczeństwo i stara się obudzić sumienie, ale nade wszystko sprawczość innych rządów europejskich. Musimy się przygotować. To tak brzmi naprawdę. Nie możemy tego wykluczać. To nie grozi dzisiaj być może, ale musimy się liczyć też z najgorszym. Rozumiem... kolejnymi planami podbojów Władimira Putina. To pan ma na myśli? No tak, przede wszystkim działaniami Władimira Putina, żeby tą lepszą czy gorszą, ale istniejącą jedność europejską rozbić. Po to, żeby tak jak przez tyle 10 miesięcy Orban paraliżował udzielenie pomocy Ukrainie, jakby znaleźli Rosjanie jeszcze jednego, czy drugiego, czy trzeciego po jakichś wyborach, które za chwilę nadejdą jeszcze w paru państwach, polityka, no to mogą zacząć rozbić tą jedność. Jak ją rozbiją, no to nie będzie tego, o co chodzi. Nasza pomoc europejska musi oznaczać dzisiaj postawienie gospodarek państw europejskich w stanie, że tak powiem, przed agresywnym. To znaczy
podjęcie politycznych decyzji, jak mają pracować prywatne przecież w większości przemysły zbrojeniowe poszczególnych krajów, tak, żeby dać odpór, jeśli sytuacja się pogorszy na Ukrainie. To oznacza na przykład trójzmianową produkcję broni, zmienione przepisy funkcjonowania i zatrudniania w tych przemysłach. To są dziesiątki działań, których tu nie będę rozpisywał poszczególnych kroków, ale to jest przede wszystkim przygotowanie przemysłu Unii Europejskiej do tego, że kiedy zdarzy się coś znacznie bardziej dramatycznego niż to, co przeżywamy w dniu dzisiejszym, że my będziemy gotowi niezwłocznie przejść z całymi przemysłami w stan wojenny. Panie ambasadorze, i czy oczywiście to jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski, czy odpowiedzieć pewnie na to pytanie, ale czy widzi pan no, jakiś chociaż zaczątek przełomu w myśleniu przede wszystkim właśnie państw zachodnich Unii Europejskiej, Niemiec, Francji i pozostałych? Czy po tych wczorajszych deklaracjach, po spotkaniu z Tuskiem, zauważył pan jakieś słowa znane panu w języku dyplomacji, które świadczyłyby o tym, że no, rzeczywiście oni zmieniają ten tor myślenia już powoli, może zbyt powoli, ale jednak. No tak, to jest czynione rzeczywiście zbyt powoli, chociaż można powiedzieć szybciej we Francji. Wojny to trwało w Niemczech, ale pamiętajmy, że Niemcy po tych pierwszych, niestety dość opłakanych gestach, jak wysłanie hełmów na przykład na Ukrainę, ale jednak zmieniły zasadniczo swoje nastawienie. Świat polityczny Niemiec, nie tylko opozycja, czyli CDU-CSU, ale również partie rządzące widzą, że skończyło się ocenianie sytuacji, którą widzimy na wschodzie Europy w kategoriach tego, że jest to krótkookresowy incydent i że on nie dotknie również ich. On dotknie ich i o tym politycy, zarówno niemieccy, jak i francuscy mówią i wiedzą, chociaż ciągle, oczywiście ciągle tam istnieje spuścizna tej iluzorycznej sytuacji okresu od 90 roku do wybuchu agresji na Rosji na Ukrainę, gdzie wielu się wydawało, szczególnie przedstawicielom świata, nie tyle nawet polityki, ile świata biznesu, że można interesy z Rosją robić, że ostatecznie przez te interesy ona się da ugłaskać. Ona się nie da ugłaskać przez interesy, od tego już dawno odstąpiła i to również zrozumiał Zachód. I ja myślę, że kanclerz Scholz, który jest człowiekiem, który z charakteru takim jest, spokojnym i nie nadużywającym widowiskowej ekspresji przed kamerami telewizji czy mikrofonami stacji radiowych, ale również on w tej swojej wczorajszej poważnej wymianie komunikatów między naszym premierem a nim dał wyraz zrozumienia, że czasy łagodnej oceny relacji Rosji z zachodem Europy to są czasy, do których już nigdy w życiu nie wrócimy. No to akurat jest bardzo budujące. Natomiast jeszcze jeden wątek na koniec, panie ambasadorze, jeżeli pan pozwoli, właśnie w kontekście wypowiedzi Olafa Scholza, bo on odniósł się, mówiąc, że jesteśmy sąsiadami, przyjaciółmi, partnerami, także do naszej bardzo trudnej historii, wspólnej historii, bo w tym roku przypada 85. rocznica napaści Niemców na Polskę. Wczoraj podczas konferencji prasowej Olaf Scholz o tym wspomniał, mówiąc następujące słowa. Niezmierzone jest cierpienie, jakie my, Niemcy, wyrządziliśmy naszym polskim sąsiadom. To była zbrodnia niemiecka i mamy tego świadomość. Odpowiedzialność wobec naszej historii nie zna końca. Pozostaje ona przestrogą na dzisiaj i na przyszłość. Jak duży ciężar gatunkowy mają te słowa? Czy to jest po prostu zwykły język dyplomacji? Bo no, Niemcy przepraszają, ale jeżeli chodzi o reparacje, no to już nie jesteśmy tak chętni do współpracy. Te słowa są głęboko wpisane w dyskurs polityczny Republiki Federalnej Niemiec, niezależnie od tego, czy byli to kanclerze z prawej strony, części strony sceny politycznej, czy byli to tacy jak Schröder, a więc socjaldemokraci, czy wcześniej Brandt, Willy Brandt, czy jeszcze kanclerz Schmidt. Oni wszyscy używali tego typu słów i one, to nie są tylko słowa dyplomatyczne, oni są o tym przekonani. Ale oczywiście pamiętajmy, że kiedy następowało uznanie zjednoczenia Niemiec, kanclerz Kohl robił wiele rzeczy za kulisami, żeby temat reparacji nie był postawiony w tych debatach i niestety uzyskał tego typu aprobatę ze strony amerykańskiej i częściowo również francuskiej i brytyjskiej. W rezultacie
ten temat nie został podniesiony ani przez stronę polską, ani przez żadnego z aliantów, kiedy przed przygotowaniem porozumienia o zjednoczeniu Niemiec, które jak wiemy było podpisywane ostatecznie w Moskwie. I teraz polskie żądania sformułowane przez PiS i postawione Niemcom spotkały się z odpowiedziami, które znamy, że nic z tego nie będzie. Bo w tych gabarytach, które zostały zafiksowane czy wyliczone przez stronę polską, tyle lat po wojnie tego się zrealizować nie da. Już pomijam w tej chwili spory dotyczące, czy polskie jakoby zrzeczenie się reparacji jest słuszne, czy nie, czy ciągle obowiązuje, to jest inna rzecz. Ja przypuszczam, że Niemcy będą chcieli robić to, do czego zmierzali, chcąc odzyskać na początku XXI wieku pozostawione w Polsce przez Niemców w czasie II wojny światowej dwa znaczące zasoby i ogromnej wartości dla Niemiec, jak słynną Bibliotekę Pruską, gdzie się mieszczą wszystkie rękopisy podstawowych dzieł muzycznych, ale również i innych literackich Republik Federalnej Niemiec dzisiejsze, czy też słynną kolekcję samolotów Göringa, którą pozostawiono, ale oni wtedy chcąc to odzyskać ofiarowali różnego rodzaju, nie odzyskali ich, Polska się na to nie zgodziła, ale ofiarowali różnego rodzaju gesty o charakterze kulturowo-naukowym, a że to zbudują dla Uniwersytetu Jagiellońskiego nowy kampus w jakiejś kwocie. No więc wtedy deklarowali gotowość dokonania w cudzysłowie pewnej wymiany liczonej mniej czy więcej wartościowo. Ale to jest zupełnie inna historia, bo te wartości akurat da się określić tych zasobów bibliotecznych czy kampusów w Krakowie. Panie ambasadorze, rozumiem więc, że kwestia reparacji, pana zdaniem... Strona niemiecka będzie odmawiała reparacji, będzie natomiast przypuszczalnie gotowa zaofiarować jakieś symboliczne akty, które gotowi będą sfinansować na przykład. To będzie ciężka sprawa, ponieważ nie ma porównania takich lokalnych aktów w stosunku do kwot, które musieliby Niemcy zapłacić, a których realność tej spłaty oceniam za niemal równą zeru. Ale mimo wszystko jest to tematyka, która będzie wymagała dojrzałości politycznej zarówno ze strony niemieckiej, jak i ze strony polskiej. Ale dzisiaj polskie twarde stawianie kwestii obrony Ukrainy i w kontekście wzmocnienia współpracy wszystkich państw europejskich dodaje nam wiarygodności w rozmowach, które jestem przekonany w stosownym momencie zostaną podjęte przez nowy polski rząd z rządem niemieckim. Czy pana zdaniem rozpoczyna się jakiś taki nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich, polsko-francuskich, polsko-unijnych? No tak, oczywiście to jest zupełnie nowy rozdział. Pamiętam wizytę w Paryżu ministra Macierewicza, który rozmawiał z ówczesnym ministrem obrony Francji, panem Le Drian, który za chwilę potem został ministrem spraw zagranicznych tego kraju, jak on odmawiał helikopterów. No to pamiętam moje rozmowy po ich rozmowie. Ja w niej zostałem pozbawiony możliwości uczestnictwa, ale dowiedziałem się niezwłocznie, o czym rozmawiano, ponieważ szef gabinetu pana Le Driana był Francuzem polskiego pochodzenia i on mi całą rozmowę przytoczył, że po prostu jak wyszedł Macierewicz od Le Driana, ten powiedział, to jest właściwie koniec Polski, którą znamy. No. I tak to było. Nie tylko we Francji, ale tak to było w Niemczech. Oczywiście tych słów nie powiadali politycy przed kamerami telewizji, używali języka i słusznie dyplomatycznego, łagodniejszego, skrywającego ewentualne dysonanse pod spodem, ale w rzeczywistości 8 lat rządów pisowskich odcięło Polskę od cywilizowanej części Unii Europejskiej, czyli wszystkich pozostałych jej uczestników. No i dzisiaj jest to powrót do języka przyjaciół, bo za takich, pomimo rozmaitych konfliktów, które były zawsze i które będą w przyszłości też między nami, głównie bazujących na kwestiach gospodarczych, a nie tylko, kulturowych czasami tu i ówdzie, jest to powrót do jednak rozmowy cywilizowanych narodów, a nie tych, którzy zachowywali się w sposób, jakby postanowili stworzyć świat na nowo. I dlatego wyjazd premiera i jego jednoczesne w tej jednej podróży, rozmowy z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec są
ewidentnym sygnałem tego, że Polska wróciła do stołu, przy którym w Unii Europejskiej będą podejmowane najbardziej strategiczne decyzje, czyli te, jak się zachowywać wobec agresywnej Rosji, jak się zachowywać wobec wielkiego mocarstwa, ale też dzisiaj balansującego w kierunku normalnego agresora, czyli Chin, i wreszcie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy zwyciężą demokraci tam, czy też, co nie daj Boże z punktu widzenia interesów europejskich, zwyciężyłaby ekipa Trumpa. I Polska wniesie do tego grona, i to jestem o tym głęboko przekonany, swój dojrzały i rozsądny głos, w który będą się nasi przyjaciele, partnerzy wsłuchiwać. Będą mieli swoje krytyczne zapewne uwagi również, ale będą się wsłuchiwać. Będzie to bowiem głos dużego państwa, które odniosło wielki sukces i polityczny, i gospodarczy po wielkiej transformacji 89-90, ale które również teraz głosami swoich wyborców przywróciło, mamy nadzieję, definitywne demokrację na polskiej scenie politycznej i dało wiele optymizmu w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, również tym politykom, którym zależy na tworzeniu sytuacji wewnątrz swoich krajach, które wyeliminują ekstrema, czy to ze skrajnej prawicy podbechtywanej przez Putina i sympatyzującej z nim, czy też jakichś ekstremistycznych środowisk lewicowych. Ten środek, który Polska znowu reprezentuje i jak gdyby ponownie po tylu latach od czasu Solidarności zademonstrowała swoją wolą swoich wyborców, że jednak chcemy Polski cywilizowanej, połączonej więziami interesów gospodarczych, ale również nade wszystko geopolitycznych, kulturowych z partnerami Unii Europejskiej po to, żeby ona też jako blok zgodny, w miarę mocno ze sobą zgodny, mogła odzyskiwać znaczenie w skali całego świata. Panie ambasadorze, ogromnie dziękuję, szczególnie za ten ostatni wątek, bo zależało mi na tym, żebyśmy jakąś budującą konkluzją zakończyli rozmowę o tak trudnych sprawach. Udało się. Andrzej Byrd, były ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech i we Francji. Bardzo panu dziękuję, jak zwykle, za to spotkanie i za tę rozmowę. Mam nadzieję, że już następnym razem osobiście. Pozdrawiam ciepło i dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję państwu. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu. Oczywiście jak zwykle i jak codziennie bardzo, bardzo państwu dziękuję za obecność. Bardzo ciepło państwa pozdrawiam i zapraszam na jutro. Wracamy oczywiście o godzinie 9:07. Będziemy sobie na pewno dyskutować o przebiegu dzisiejszej Rady Gabinetowej, bo będzie się działo, jak sądzę. Podobno Marcin Mastalerek już szaleje. Atakuje Donalda Tuska za wypowiedź w sprawie CPK, więc jak sądzę, sporo jutro do omówienia będziemy mieli. Jak zwykle, trzymamy rękę na pulsie, przygotowujemy jutrzejszy program. Za dziś dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Magda Schmidt i cała ekipa. Pozdrawiamy państwa bardzo ciepło. A teraz już raport i Tomek Walczak. Do zobaczenia. Dzień dobry, to jest raport. Ja nazywam się Tomasz Walczak. Witam państwa serdecznie. Witam też mojego gościa dzisiejszego, generała Romana Polko, byłego dowódcy jednostki GROM, a także byłego wiceszefa BBN oraz pełniącego obowiązki szefa tej instytucji. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry. Panie generale, no oczywiście temat jest jeden, Donald Trump, jego ostatnie wypowiedzi, w zasadzie jedna, która bardzo zelektryzowała nie tylko przywódców światowych, ale także opinię publiczną. Wielu się przestraszyło, bo jakby mało było tych stresów, że Donald Trump może wrócić, to niektórzy jeszcze zawału serca prawie dostali, jak usłyszeli z ust Donalda Trumpa, że oto kiedy przyjdzie chwila próby, kiedy Rosja zaatakowałaby NATO, to te państwa, które nie spełniają tych wymogów finansowych, to znaczy 2% PKB nie przeznaczają rocznie na zbrojenia, no to Donald Trump nie tylko jako prezydent Stanów Zjednoczonych nie broniłby tych krajów, ale zachęcałby też Władimira Putina, żeby zaatakował te kraje. No i oczywiście wielu spanikowało. Pan też się przestraszył tej wypowiedzi, panie generale? Nie, nie przestraszyłem się tej wypowiedzi. Tak naprawdę to nic nowego. Znamy styl prezydenta Trumpa i dokładnie to samo mówił 10 lat temu. Ja mam tylko jedno zastrzeżenie. Tego typu zdania niech wygłasza na zamkniętym forum, ponieważ każda wypowiedź człowieka, który ma powiedzmy taki wpływ na losy świata, jest wykorzystywana przez propagandę kremlowską. I oczywiście stąd też te, tak mocne echo. Z jednej strony rzeczywiście należy potępić to, że nie mówi o solidarności, czy poddaje wątpliwość wręcz sojusz NATO, chociaż nie takie są prawdziwe intencje tej wypowiedzi. Raczej ta druga część, na którą chciałem zwrócić uwagę, że Donald Trump mówi prawdę. Ja byłem w stanie jeszcze zrozumieć przed rosyjską agresją, że niektóre kraje wydawały naprawdę zatrważająco mało pieniędzy na własne bezpieczeństwo, no ale teraz, kiedy zaledwie 30% krajów NATO, czyli 11 z 31 krajów, włącznie z Finlandią, nowo przyjętą, to tylko te kraje, które powyżej 2% wydają na własne zbrojenie. Jeżeli Stany Zjednoczone wydają 3,5%, a Niemcy 1,6% PKB na własne bezpieczeństwo, w liczbach bezwzględnych Stany Zjednoczone oczywiście wielokrotnie więcej niż Niemcy, no to jak traktować słowa takich polityków jak prezydent Francji, czy Włochy, czy Niemcy o tym, że rzeczywiście mamy tutaj zagrożenie, musimy budować własne bezpieczeństwo, gdy w konsekwencji nie widać żadnych realnych działań, tylko po prostu słowa. Ja myślę, że na bardzo ważną rzecz pan zwrócił uwagę, panie generale, to znaczy to, że te słowa padają publicznie, bo ja też jestem w stanie zrozumieć jakby złość Donalda Trumpa na to, że się nie wszyscy dokładają tak, jak powinni do tej wspólnej kiesy NATO i nie wszyscy tą odporność NATO budują wspólnie tak, jak powinni. No tylko bardziej chyba się boję NATO, które jest osłabione deklaracjami ewentualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, niespójnego NATO niż niedofinansowanego, bo niedofinansowane NATO jest jednak silniejsze niż NATO niespójne. I to chyba to największy problem z tą wypowiedzią Donalda Trumpa jest, prawda? Zdecydowanie tak. Ma pan redaktor zdecydowanie rację, ponieważ solidarność, spójność to jest kluczowa część i siła sojuszu. To Putin cały czas stara się rozgrywać państwa NATO, Unii Europejskiej, po prostu szukając tego, co dzieli. Niestety Trump zrobił teraz to samo, wpisując się w tą strategię działania. Myślę, że prezydent Trump powinien sobie zdać sprawę, że cyberprzestrzeń, informacja to dzisiaj jest przestrzeń prowadzenia działań bojowych i trzeba bardzo mocno ważyć słowa, nawet jeżeli chce się dyscyplinować własnych członków, członków sojuszu, zanim coś takiego się powie, bo o ile zastrzeżenie, że należałoby bardziej poważnie traktować własne bezpieczeństwo, rzeczywiście jest zasadne, no o tyle już poszedł krok za daleko, mówiąc o tym, że wręcz zachęcałby Putina do agresji. No, to jest oczywiście karygodne i niewybaczalne. No właśnie, po tej agresji Rosji na Ukrainę, po tej napaści złowieszczej, no to Zachód pokazał coś, czego się nie spodziewał Władimir Putin. No to znaczy właśnie ta jedność, to co się udało prezydentowi Bidenowi zbudować, to znaczy i zbudować i utrzymać tą koalicję Zachodu przeciwko Putinowi, no to to był ból głowy dla Władimira Putina. Jest on do dzisiaj tym bólem głowy. No i też nie dziwota, że na pewno liczy na to, że Donald Trump do tego Białego Domu wróci, bo liczy na to, że on będzie tym prezydentem Stanów Zjednoczonych, z którym będzie łatwiej po prostu jego tą imperialną politykę prowadzić. No i też pytanie, czy pana zdaniem rzeczywiście Władimir Putin słusznie liczy na to, że z Donaldem Trumpem będzie mu łatwiej niż z Bidenem? Niesłusznie. To już jednym słowem powiem, niesłusznie,
Pamiętamy, że przed poprzednimi wyborami, przed wyborem prezydenta Trumpa na tą jego pierwszą kadencję, również były obawy, że Trump wyprowadzi nas z NATO, że to Rosja będzie zachęcała do głosowania na Trumpa. Nic takiego się nie stało. Otóż Stany Zjednoczone są krajem demokratycznym. Prezydent nie jest dyktatorem, który może prowadzić kraj w jakim kierunku chce. Jednak jest to kraj, którym rzeczywiście wiele różnych głosów słychać, ale który podąża w kierunku, który jest słuszny, w kierunku takiej myśli Zachodu o tym, żeby jednak utrzymać to poczucie wspólnoty. Kluczowe rzeczywiście jest ta praca prezydenta Bidena, ale również ze strony polskiej te działania, które były prowadzone, czy to przez prezydenta Dudę, czy wczoraj widzieliśmy przez premiera Tuska, no, które mają na celu właśnie zachowanie tej spoistości, solidarności Unii Europejskiej, Sojuszu NATO. To jest najlepsza broń przeciwko Putinowi. Rzeczywiście też trzeba pamiętać, że NATO nawet z tym słabym budżetem jest i tak wielokrotnie, ponad dziesięciokrotnie silniejsze naprawdę niż Rosja, która rzeczywiście przestawiła produkcję na produkcję wojenną, ale na bieżąco te swoje zapasy zużywa. NATO nie ma się czego obawiać, ale NATO powinno myśleć strategicznie i w sytuacji bezpośredniego zagrożenia no musi przede wszystkim budować własne zdolności obronne, ale też posiadać zdolności do takiego wspierania Ukrainy, żeby nie było takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, że Ukraina stoi przed widmem braku amunicji. No właśnie, a propos tego, bo słyszałem wypowiedzi Donalda Trumpa Juniora, syna Donalda Trumpa, niezbyt lotnego człowieka, ale angażującego się mocno w politykę, który wypowiadał się w ten sposób, że ta blokada przez kongresmenów Partii Republikańskiej tej pomocy dla Ukrainy, ona wynika z tego, że ta pomoc rozpisana jest także na rok 2025, więc sięga daleko poza horyzont wyborów prezydenckich, które w USA w listopadzie. No i to ma przeszkodzić Donaldowi Trumpowi w zakończeniu wojny w jeden dzień, no bo tak jak on to zdradził, Donald Trump Jr., przypominam, syn Donalda Trumpa, no to po prostu plan Donalda Trumpa seniora jest z kolei taki, jakoby, jeżeli tą prezydenturę by zdobył, że po prostu odcina finansowanie dla Ukrainy, Ukraina nie ma czym walczyć, no i w ten sposób można podpisać szybko traktat pokojowy, no i Donald Trump w glorii tutaj chwały będzie opowiadał, jak to wygrał pokój dla Europy. No właśnie, no i jak słyszę takie wypowiedzi, to trochę się przyznam szczerze, boję tej prezydentury Donalda Trumpa, właśnie pod tym względem, no bo wiemy, że no Europa jakkolwiek coś tam no skapuje z jej stołu dla Ukrainy, no to nie jest w stanie przynajmniej politycznie zrobić tego, co robią Stany Zjednoczone, albo próbują. No 100 miliardów dolarów przeznaczyć na zbrojenia Ukrainy, no to jest rzeczywiście duży wysiłek także dla Europy. To jest rzeczywiście absurdalna wypowiedź. Otóż podpisanie traktatu pokojowego to nie jest gwarancja pokoju na wieczność dla Ukrainy. Ukraina, nawet jeżeli dojdzie już do zakończenia tej wojny, no musi budować swoje zdolności obronne i to w takim tempie, jak to dzisiaj chociażby robi Polska, po to, żeby mogła się czuć w tym regionie bezpiecznie. To nie jest tak, że kończy się wojna, rozbrajamy Ukrainę, bo wtedy oczywiście Putin, który nie przestrzega żadnych traktatów, czy ta władza kremlowska może ponownie dokonać agresji. Oni nie przestrzegają żadnych postanowień. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na drugą porażkę taką, jaką ponieśli w Afganistanie. Brak konsekwencji, wytrwałości podważa wiarygodność, zaufanie do Stanów Zjednoczonych na forum światowym i ta porażka w Afganistanie, mam nadzieję i jestem przekonany, że jest lekcją dla demokracji, dla samych Amerykanów, że po prostu tego błędu nie można powtórzyć. Stany Zjednoczone za dużo zainwestowały w Ukrainę, w te słuszne działania, które prowadzą, wspierając i powstrzymując barbarzyńców rosyjskich przed takimi atakami, dając broń Ukrainie, żeby teraz z tego się wycofały i spowodowały klęskę Ukrainy, a przez to już zagrożenie i dalsze działania Putina, bo na pewno na Ukrainie, jeżeli udałoby mu się ją zdobyć, to by się nie zatrzymał. No właśnie, nie wiem też, czy to wszyscy w okolicach Donalda Trumpa rozumieją, no bo wiemy, no ci tradycyjni konserwatyści z Partii Republikańskiej, którzy nadal są w kongresie, no Mitt Romney też przemawiał i mówił właśnie o tym, co pan mówi, czyli widać to zrozumienie także wśród tych starych konserwatystów Partii Republikańskiej, no ale ci z kręgu Donalda Trumpa
w ogóle nie zwracałem, chyba mam wrażenie, uwagi na to, co się dzieje za granicą. Uważałem, że to jest tylko dopust Boży, który nie pozwala Ameryce się budować wewnętrznie. No i pytanie, czy to nie przeważy tego myślenia i to też ten niebezpieczny czynnik, który jest dzisiaj w powietrzu. No Stany Zjednoczone skupiają się teraz na problemach wewnętrznych, na co zwraca uwagę też prezydent Trump, że 70 milionów ludzi, którzy z Meksyku przedostają się na terytorium Stanów Zjednoczonych, że destabilizują ten kraj i stąd też ta narracja jest kupowana przez republikanów. No ale dobrze by było, żeby jednak popatrzyli szerzej republikanie, ci, którzy mają wpływ na kształtowanie tej strategii, tej polityki, jednak nawiązali do czasów Ronalda Reagana, to co zresztą strona polska mocno podkreśla, do tego prezydenta, który był republikaninem i który jednak patrzył szeroko, bo wtedy wygramy razem. Otóż chodzi o wspólne działania, wspólne interesy. Ja przypominam sobie, że nawet podczas I wojny światowej były takie pytania, po co Stany Zjednoczone angażują się w Europie i wówczas na łamach jednej z bardzo poczytnych gazet pokazała się mapka Stanów Zjednoczonych, gdzie to były Prusy, a w środku taka niewielka amerykańska kolonia. Dziś żyjemy w globalnym świecie i zaniedbania, czy to na kierunku afgańskim, czy to na kierunku właśnie tego frontu, tego barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę. W konsekwencji, jeżeli nie przeciwstawimy się temu solidarnie, uderzą także Stany Zjednoczone. No ja pamiętam, to taka lekcja z historii trochę, którą też warto sobie chyba przypomnieć, że Amerykanie i te elity amerykańskie już w czasie II wojny światowej trwającej w Europie wyleczyły się z izolacjonizmu dopiero wtedy, kiedy upadła Francja, kiedy Hitler najechał tę Francję, miał paradę zwycięstwa w Paryżu i wtedy dotarło do amerykańskich elit, co się szykuje na świecie. No miejmy nadzieję, że do czegoś takiego nie będzie musiało dojść teraz, żeby tam się też opamiętali niektórzy. Dokładnie, dokładnie tak, panie redaktorze. Właśnie o to chodzi. I też rzeczywiście może niektóre państwa europejskie, bo jeżeli popatrzymy na te wydatki PKB, na zbrojenie, no to widzimy, że to tylko flanka wschodnia. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Grecja, Finlandia. Tak naprawdę tylko ta flanka wschodnia mocno inwestuje w własne bezpieczeństwo, a takie właśnie kraje, które gdzieś tam są głębiej, no uznają, że co prawda jesteśmy w jednym sojuszu, ale nam nic nie zagraża, to po co te dodatkowe koszty, stawiajmy na tylko na gospodarkę. No właśnie, to dopiero by się obudzili pewnie, gdyby rosyjskie wojska przekroczyły Odrę. Miejmy nadzieję, że nie. Ale do Europy wracając, o tym, co już pan tutaj zasygnalizował, to znaczy przygotowanie Europy. No od dawna mówimy o tym, że no Władimir Putin działa w trybie gospodarki wojennej. W zasadzie cała gospodarka rosyjska jest nastawiona na to, żeby uzupełniać ciągle te braki sprzętowe i amunicyjne rosyjskiej armii, która się wykrwawia i ten sprzęt w dużych ilościach traci w walce z Ukraińcami. No i jest Europa, która ciągle narzeka, że nie ma jak wysłać sprzętu, no bo jakby moce produkcyjne są jakie są. I słyszymy to już od 2 lat, bo za chwilę 2 lata tej wojny okropnej miną. No i decyzji jak nie ma, tak nie ma. No na razie chyba jedyna, która taka wiążąca, która powstała, no to jest kwestia zwiększenia produkcji amunicji. Istotne, no bo widzimy, jak ważne jest zaopatrzenie w amunicję, zwłaszcza artyleryjską w czasie tej wojny. No ale to wymagało strasznie dużo czasu. Też nie wiemy, kiedy te moce zwiększą się na tyle, żeby Ukrainę zaopatrywać w amunicję i żeby uzupełniać braki w tych składach europejskich. No ale to jest tylko taki wycinek drobny rzeczywistości. Ten przemysł obronny no po prostu się nie działa w tych warunkach wojennych. A przecież siłą rzeczy, nawet jeżeli nie wypowiedziana, to wojna jednak z Zachodem Putina trwa. Europa ma ogromny potencjał, który po prostu trzeba uruchomić. Jeżeli Polskę było stać na to, żeby właściwie z nicości no jednak zbudować silny polski przemysł zbrojeniowy, no to co dopiero Niemcy, Francja, które mają dużo większe możliwości. Trzeba po prostu chcieć. Jeżeli się popatrzy na PKB Rosji i Niemiec, no to Niemcy mają dwukrotnie większe. Włoskie PKB jest większe niż rosyjskie. No a co dopiero, kiedy całą Europę weźmiemy i ogarniemy razem? No krótko mówiąc, naprawdę niewiele trzeba. Te 2% to nie jest jakieś uderzenie, które spowoduje, nie wiem, zachwianie gospodarki, obniżenie poziomu życia. Polska wydaje w tej chwili 4% PKB i jest normalnie. Myślę, że gdyby takie kraje, które są potęgami gospodarczymi, jak Włochy, Francja, Niemcy, rzeczywiście doszły do tego poziomu, no to Rosja przestałaby w ogóle myśleć i nawet używać tych gruźb, że uderzy na Europę, że będzie kontynuowała jakąś agresję. Sztuką jest to i na tym polega
siła Sojuszu Obronnego NATO, że jesteśmy po pierwsze solidarni, a drugie, że budujemy taki potencjał odstraszający, że agresor nawet nie myśli o tym, żeby prowadzić jakiś otwarty konflikt z krajami sojuszu. Panie generale, jeszcze zapytam, a propos, przegadaliśmy sprawę wypowiedzi Donalda Trumpa. Jeszcze odwołałbym się do wypowiedzi Władimira Putina. On udzielił wywiadu Tuckerowi Carlsonowi. Niektórzy mówią, że to dziennikarz, ale trudno go za dziennikarza uznać. Pojechał do Moskwy, jak ten pożyteczny idiota, o którym Rosjanie się rozpisywali tuż po rewolucji październikowej. No i posłuchał, był tym podstawką do mikrofonu dla Władimira Putina. Władimir Putin odniósł się tam do Polski, mówił, że Polski nie ma zamiaru atakować, nie ma pretensji terytorialnych, no chyba, że Polska zaatakuje Rosję. Jak pan odbiera tę wypowiedź? To jest jakaś taka, nie wiem, to powinno nas uspokoić, czy jednak skoro mówi, tyle mówił o Polsce, bo też dużo historycznych zaszłości wyszło z Władimira Putina, że i Ukraińców zbudowaliśmy i tą Rosję biedną, tak żeśmy szarpali przez całe wieki, to powinniśmy się obawiać tej wypowiedzi, czy jednak rzeczywiście uznać, że Władimir Putin Polskę gdzieś ignoruje jako cel swojego imperializmu? Absurdalny wywiad prowadzony na klęczkach tak naprawdę, gdzie nie było żadnego sprostowań do oczywistych, karygodnych kłamstw historycznych. Wspomnienie, czy mówienie o tym, czy oskarżanie Polski o taką, o to, że przeciwstawiła się Hitlerowi tak naprawdę, no bo przecież korytarz do obwodu królewieckiego, do Kaliningradu, no powinien być. No pewnie teraz Putin chciałby taki korytarz przez Litwę zbudować do Kaliningradu, tak jak zbudował korytarz na Krym przez Ukrainę. I tutaj akurat Putin przeciwstawianie się temu pomysłowi to uznaje za karygodny. Czyli warto to czytać. Myślę, że najlepszą odpowiedzią jest odpowiedź byłego prezydenta Mongolii, który pokazał mapkę Imperium Mongolskiego, gdzie Rosja jest w wielkości powiatu, jeżeli przełożylibyśmy to na warunki polskie, takim niewielkim obszarem w potężnym mongolskim imperium. Otóż no, żyjmy na dzisiaj, tu i teraz. Nie używajmy historii, przekłamując ją, do tego, żeby usprawiedliwiać swoje barbarzyńskie działania. No rozumiem, panie generale, że pan spokojnie te wypowiedzi jakiekolwiek Władimira Putina przyjmuje, także te, które mówią, że no, dopiero jak Polska zaatakuje, to my odpowiemy, no bo to oczywiście już niektórzy trochę spanikowali, że to, no, proszę bardzo, będzie prowokacja, wykorzysta to Władimir Putin, żeby na Polskę najechać, jak będzie tego potrzebował. No i jak to odbierać, panie generale? Spokojnie, rozumiem. Ktoś, kto notorycznie kłamie, kto manipuluje, kto nie dotrzymuje żadnych umów, bardzo dobrze, że Zachód przestał już się wsłuchiwać w słowa Putina i po prostu robi swoje. Myślę, że to jest największe osiągnięcie. Putin kłamie za każdym razem. Nawet wtedy, kiedy mówi, że nie ma żadnych agresywnych planów wobec Polski, to z pewnością z tyłu głowy ma, w jaki sposób by tutaj zdestabilizować chociażby transport uzbrojenia, który przez Polskę trafia do Ukrainy. Jestem o tym przekonany, stąd też nie dajmy się ani uśpić Putinowi tym, że on mówi, że nie ma żadnych agresywnych planów wobec Polski, ani tak naprawdę zastraszyć wtedy, kiedy mówi, że uderzy na Warszawę bronią atomową. Mhm. No właśnie, wie pan, co teraz sobie też przypomniałem. W zeszłym tygodniu publikowaliśmy wywiad z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. I on się rozszedł wyjątkowo mocno w mediach zachodnich, no bo on powiedział coś takiego. Polska szykuje się na najgorsze scenariusze. W zasadzie w uszach Polaka nie brzmi to jakoś szczególnie szokująco, no bo po lutym 2022 roku wiemy, że no nie ma co czekać, aż wojna się wydarzy, tylko po prostu tą odporność, obronność trzeba budować po prostu tu i teraz. I tak wszyscy odbierali tą wypowiedź Kosiniaka-Kamysza, ona w polskich mediach przeszła bez echa, no ale widziałem, że była mocno cytowana i ten wywiad Super Ekstra był mocno cytowany przez zachodnie media i tam jakby dotarło dopiero do nich, że no proszę bardzo, oni już się szykują, co z nami? To było takie szokujące, trochę wracam do naszej wcześniejszej części rozmowy, że chyba nie do wszystkich dociera, z czym mamy do czynienia po prostu. Oczekuj najlepszego, przygotuj się na najgorsze. Minister czy wicepremier Kosiniak-Kamysz jako minister obrony narodowej no, przyjął tą zasadę wojskowego myślenia. Oczywiście nie chodzi o to, żeby budować atmosferę paniki, ale bardzo dobrze, że ten sygnał poszedł na zachód, bo być może część społeczeństwa się przebudzi. No, również minister obrony narodowej Niemiec też mówi o realnym zagrożeniu, bo mimo, że Putin rzeczywiście nie ma w tej chwili potencjału bojowego, który pozwoliłby wygrać wojnę z NATO, no to przecież tak jak dokonał ataku na Ukrainę, nie będąc do tego przygotowanym, tak możemy oczekiwać różnych działań
nieobliczalnych, które będą na celu, miały na celu zastraszenie czy destabilizowanie Europy. Stąd też po prostu trzeba być gotowym na te czarne scenariusze, które miejmy nadzieję, że się nie spełnią. I panie generale, na koniec jeszcze dużo się działo w ostatnim czasie. Jeszcze chciałbym jedną sprawę pana zapytać, to znaczy odwołanie Waleryja Załużnego z funkcji głównodowodzącego armią ukraińską. W to miejsce został powołany Aleksandr Syrski. No i to pan jako wojskowy, jak na to patrzy? Czy to jest jakiś... Bo tam wiemy, że był konflikt między ośrodkiem politycznym a wojskowym. To Zełenski miał być podobno trochę zazdrosny też o popularność Załużnego. Ten konflikt też na tym tle takim właśnie, powiedzmy, ambicjonalnym miał się odbyć. No i teraz pytanie, czy to bardzo komplikuje sprawę jakby wysiłku zbrojnego? Czy taka zmiana głównodowodzącego, który no, jest jakimś tam bohaterem dla Ukraińców, jest osobą, która raczej budzi dobre emocje w przeciwieństwie do polityków ukraińskich, wśród samych Ukraińców, no czy to nie sprawia, że to utrudni sytuację? Wiemy, że oczywiście Aleksandr Syrski wsławił się znakomitą obroną Kijowa, bo to dzięki niemu Rosjanie musieli podkulić ogon i uciec spod Kijowa. No ale jednak trochę zamieszania się wokół tego zrobiło. I pan jako wojskowy, jak na to patrzy, panie generale? Jest to błędna decyzja, której nie da się usprawiedliwić w warunkach wojennych. Dowódca, który trzymał silne morale żołnierzy, który cieszył się ogromnym uznaniem, charyzmą, został zdymisjonowany tak naprawdę za niepokorność. No trudno od pokornego dowódcy oczekiwać przebojowości na polu walki. Myślę, że skrytykował mocno i słusznie tak naprawdę prezydenta Zełenskiego za odwołanie szefów obwodowych komend uzupełnień, no bo jeden został oskarżony o korupcję, zdymisjonowano tak naprawdę wszystkich, co utrudniło zasilanie w ludzi tak naprawdę tych, którzy walczą, czy nawet rotację kadr na froncie. Miał jeszcze szereg innych zastrzeżeń do działań administracji, która niewystarczająco wspierała żołnierzy na polu walki i za takie ręczne sterowanie, bo rozkazy od prezydenta Zełenskiego były przekazane bezpośrednio do niższych rangom podległych generałowi Załużnemu dowódców, co tak naprawdę dezorganizowało system dowodzenia. Jedność, jednolitość została zakłócona. To nie powinno być miejsca, ale niestety to jest syndrom wielu polityków i w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych, gdzie na przykład Paul Bremer przeszkadzał i nie słuchał generała Ricardo Sancheza w Iraku, wtedy kiedy mówił mu na przykład, żeby nie rozwiązywał irackiej armii, bo gdzieś ci żołnierze muszą funkcjonować. Zasilili szeregi ISIS, które miało potem 2000 amerykańskich wozów bojowych, bo po prostu cywilny administrator coś sobie obzdurał, co zadziałało później przeciwko koalicji. No właśnie, to jest taka chyba też nauczka, te przygody Załużnego z prezydentem Zełenskim i chyba powinno być też lekcją, którą powinniśmy my wyciągać, to znaczy kiedy dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, że zostawić wojnę, prowadzenie wojny, zostawić wojskowym po prostu. To chciałem powiedzieć. Politykę zostawmy politykom. Wojskowi będą słuchać dyrektyw politycznych, bo od tego są. Ale niech dowodzeniem zajmą się wojskowi. Ci, którzy ukończyli odpowiednie studia, którzy znają sztukę operacyjną, którzy mają jakąś koncepcję działania. Wojna to nie propaganda. Nie prowadzi się działań po to, żeby zdobyć jakąś wieś, aby to ogłosić, że poparcie, jakie mamy sukcesy na froncie, tylko po to, żeby widzieć, co jest za horyzontem i aby nawet doprowadzić do wycofania z pewnych obszarów, terenów, by skoncentrować siły na kluczowym kierunku i tam odnieść to ostateczne zwycięstwo. To mówił generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, były wiceszef BBN oraz pełniący obowiązki szefa tej instytucji. Panie generale, bardzo dziękuję za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. Dziękuję. Jak zawsze miło porozmawiać. Dziękuję jeszcze raz. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się już wkrótce. Miłego dnia, do zobaczenia.